Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demo i zapraszam na trzecią część archiwum z rozgrywki na modzie Dotro Sauvage. Dotarliśmy ostatnio tutaj do głębin, tak tylko przypominam, a teraz przejdziemy sobie do właśnie kolejnego bossa i jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ziewający smok. No i właśnie, czy tam coś zostało zmienione z tym bossem? Wiem, że tego Grulda się nie opłaca całkowicie tak naprawdę zabijać, więc no może zostawimy to w spokoju, chociaż może tego pierwszego dobiję, zobaczymy, czy mi da jakoś super dużo dusz, na przykład 100. Nie jest to mało, ale myślę, że to jest całkowicie nieopłacalne do bicia, bo w tym czasie mogę zabić szczury i będzie tego dużo, dużo więcej, o właśnie 62 uderzenia, nie? Więc jakby tak to sobie przeliczyć, no to całkowicie nieopłacalne. Zabije mnie, prawda? Kocham takie początki streamów po prostu. Może to wytnę. Na streamie może być z tym problem. Dobra. Cyk, dobry początek. Bardzo optymistyczny, prawda? Ile ja się utrzymałem bez śmierci? Minutę? Dwie? Coś takiego? No, za mało, na pewno. Czy dostałem właśnie... Aha, dobra, dostałem duszę, które sobie naliczyłem, okej. Okay. Czy sprawdzałem łatki przed streamem? Tak, mam już aktualną wersję, jest wszystko okej. Okay. Zobaczymy... wiem, że jest na przykład skarb taki jeden, który jest zepsuty, ale on jest w archiwach książęcych dopiero, więc tam to raczej jeszcze nie dotrzemy dzisiaj, to pewnie próbuję zaatakować przez to naprawdę. Lepiej, że gdybym miał trochę większą broń, to jakąś halabardę na przykład, to pewnie byśmy go rozwalili stąd, nie? Cześć kład, 42 sekundy, no proszę, jaka dokładność, proszę bardzo. Ciekawe, czy w takim razie tutaj twórca modyfikacji usunął to ognisko. A nie, dobra, przecież to tutaj, co ja gadam. Chodź szczurze. No tutaj widzę, że za dużo tych zmian nie było już jakby wprowadzonych akurat w tej lokacji. Ale bardzo jestem ciekaw, wiecie, gdzie będzie kolejny jakiś boss nowy. I coś obstawiam, że to będą albo katakumby, bo bardzo widziałem, dużo osób pisało o tym, że idź do katakumb, tam jest fajnie, idź do grobowców olbrzymów na przykład. Albo w Anorlondo, bo o tym też, Archie też zaczyna było. Się 10 złotych. O Jezu, Archie, dziękuję serdecznie za wsparcie. W ogóle nie słyszałem alertu samego. Chyba gra jest trochę za głośno, co? Tutaj też ta woda leci, to tak może być. Dzięki wielkie, Archie, za wsparcie. I możliwe, że... właśnie w Anorlondo coś ciekawego będzie. No na pewno wiemy, że w Azylu jest też coś ciekawego. To znaczy jest tam przeciwnik, którego nie było do tej pory w grze. Można by było tam coś, wiecie, pokombinować. Można już rolować przez beczki. No u mnie to nie działa, jak sami widzicie. Przez różne przeszkody, na przykład tutaj nie działało. W chwili chyba to przeskoczyłem. Dobry wieczór, Takaichi, cześć. Czy... w sumie ciekaw jestem, gdzie jest tarcza z wzorem trawy, nie? Tutaj, na tym modzie do zdobycia. Nie ukrywam, że bardzo by się przydała. Dobrze, że ten miecz ma takie mocne pchnięcia. One są naprawdę super. Oho, właśnie! Tutaj pamiętam, żeby... naprawdę postać mi nie przeskoczyła, dzięki, gro. Ja pierdzielę, serio. Myślałem, że przeniosł je gdzieś ten autor czy coś. No jasne, prawie mi klątwa już skoczyła. Jezus Maria, jak to szybko idzie, zapomniałem o tym. Dobrze, powiedzmy, że to było planowane. To jest, wiecie, w ramach eksploracji, bo ja chcę zobaczyć wszystko na 100%, a nie... jak każę unikać, nie? Będę przecież. Dlatego, że to jest trudniejszy etap, w którym bardzo łatwo zginąć, jeżeli się wykażemy nieuwagą. Ale ile dusz można zdobyć z kolei, nie? Uuu, pierwszy raz, słuchajcie. W ogóle to chyba z nich nie wypadało normalnie, nie? W sensie żwica, palająca broń. Pewno to z nich nie wypadało. Będę tego ustawiać na razie, bo szkoda. Zostawię sobie to na jakiegoś potężnego bossa. No właśnie, nie wypadało wcześniej. Może to jest coś... troszkę zmienionego. Nie wiem, jaki to ma sens w sumie, że z bazyliszku wypada coś takiego. Ale okej, okay, czekajcie, minimalnie wezmę tutaj z tą kamerą. O, w ten sposób, nie? Lepiej, 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 lepiej. Dużo lepiej, dobra. Worker's Key, do czego on jest? Widzicie? Mogłem go nie znaleźć, nie? Sliceworks, Mess Hall. Few vacations in the Undead City were at the Holy Parish above you.
Musimy to znaleźć. Jak to będzie za nagroda, być może znowu będzie to wynagrodzenie w formie takiej jak ostatnio, czyli jakieś ciasto z wajna czy coś takiego. W sumie tutaj by nawet pasowało. Pokaż opis twojej handera. Z twojej handera mógłbym tutaj korzystać, ale... O. Idę. Zejdziesz? Powiem ci bardzo byłek, że warto zagrać, naprawdę. Warto spróbować zagrać, bo myślę, że jak zagrasz, to nie oderwiesz się od tych gier. Serio. Jaką broń planujesz używać? Właśnie Zweihander. Cześć, Maraf. O, jeny, Marcel! Marcel, za długa przerwa od tych streamów nie była, ale DS2 od nowa przechodziłem, pozdro Rafa, 25 zł. Dzięki bardzo. Jak się Dark Souls 2 podobał? Naprawdę, Marcel, dzięki serdecznie ci za to wsparcie, bo to jest dla mnie naprawdę strasznie miłe, nie? Nawet mówię, no wiesz, takie, chodzi mi o symboliczne czy coś, to jest takie poczucie, że kurczę, mu się bardzo podoba to, co robię i nawet ma ochotę mnie wesprzeć w jakiś taki sposób, nie tylko samą obecnością. To jest serio, to jest strasznie, strasznie miłe. I też jakby zgadzam się również z tym, że przerwa od streamów, w sensie w twoim wypadku to jedno, ale też, że jakby teraz będzie ich troszeczkę mniej przez to, że jest ten okres sesji właśnie zimowej, więc też może być ich troszkę mniej, ale to sobie nadrobimy, a już na pewno jak będzie po, będzie Sekiro, to się bardzo ładnie zgrywać będzie, to będzie... bardzo fajna sprawa, wiecie, żeby nadrobić ten czas. Bo będą takie możliwości i jeszcze mam do was informację, że ja mam tą grę taką, wiecie, Bloodborne'a fizyczną, taką karcianka. I prawdopodobnie w lutym będę Makina i Dayla i będziemy sobie grać w to i zrobimy z tego streama. Więc też taka może być odskocznia całkiem ciekawa, myślę. Nowik 1337, jak nie ugrasz Gaping Dragona za pierwszym razem, to jesteś słaby, 2 złote. Nie, no Nowik, słuchaj, teraz to ja ci powiem tak. Gaping Dragona skipnę, bo nie mogę ryzykować, że będę słaby. Dzięki za wsparcie. Gdzie ten mój Zweihander? Halo. Tu. Jego opis. As the name suggests, the Zweihander is held with two hands. Proste, nie? Szczurki też zabiję może. W sumie mam tyle dużo, że mógłbym nawet spokojnie polewelować, ale nie chcę tego robić jeszcze. Pójdziemy do tego kanału w to miejsce, w którym mogłem spaść. Nie no, pójdziemy oczywiście na tego Gaping Dragona, dziwającego smoka, dlatego że ja nie wiem, czy przypadkiem, wiecie, czegoś ciekawego z niego nie dostanę. Czy grałem kiedyś toporem w Soulsach? Grałem, nawet na tej postaci trochę, ale... Głównie to w Demon's Souls starałem się później pobawić na tym toporze. Później mam na myśli to jeszcze jak ogarniałem sobie... Tutaj były te drzwi, nie? Aaaa, to jest ten, do których mam teraz dostęp. Ogarniałem sobie to właśnie w ramach postaci, kiedy platynowaliśmy grę w streamach. Ale też bardzo krótko. Nie wiem, czy kiedyś Dark Souls 1 nie grałem, tak poza streamem po prostu, czy nagrywałem zupełnie. O, proszę bardzo, kogo my tutaj mamy! Nikt bym nie powiedział. I'm Donald of Xena. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Kurde. O kurde, żywica za 1000. Ej, powiem wam, że to brzmi naprawdę dobrze. Biorę. Nowik 1337, jak skipniesz Gaping Dragona, to jest SMG, a słaby, 2 złote. Dobra, nie skipnę go, okej, Nowik? Pokonam go za pierwszym razem. Dzięki bardzo za motywację. Myślę, że narzędzie kowalskie się bardzo przyda. W sumie się nie spodziewałem, że on będzie to sprzedał, tak szczerze mówiąc. Dobra, niczego więcej nie chcę. Ale może coś powiedzieć. Wreszcie ten NPC jest w bezpiecznym miejscu. Jeśli widzisz kindling w katakombach, use divine weapons.
That will repel the reassembling skeletons. Ej, zostawmy. Thank you. That was a fine trip. No, okej, dodajmy taką gwiazdkę do tego, co mówiło o Gaping Dragonie, że jeżeli on nie jest zmieniony, to go rozwalimy za pierwszym razem, bo jak tam coś jest zmienione i kurde, na przykład będzie, nie wiem, on w towarzystwie jaszczurów z Fortecy Sena, nie wiem, tak mi się skojarzyło, będzie trochę przerąbane, no. Dobra, wiem, że już jest za późno na wykręty takie. Jak go niepokojam, to jestem słaby, okej. Ale jak go pokonam, to jestem dobry. Cześć, Galfard. Dobry wieczór. Ale twój nikt dziwnie wygląda bez suba. Nie, w ogóle takie pytanko do was, słuchajcie. Chcecie, żeby ten czat był w prawym górnym rogu pokazywany, bo... też był głos na tym YouTubie po prostu, jak archiwum rzuciłem. To trochę rozprasza, ale wydaje mi się, że on jest na tyle mały, że można to czytać, a z drugiej strony nie zasłania na tyle istotnego miejsca, że chyba nie jest to złe, nie? I tak w sumie dzięki temu też wiadomo, że ja sobie nie wymyślam tego, na co odpowiadam, tylko to widać na czacie po prostu, nie? Więc no nie wiem, jak tam uważacie. Ciekawe jestem, czy tutaj ktoś będzie może uwięziony, czy jak to rozegrali. Nie, nikogo nie ma, tak? Ale może będzie jakiś... jakiś skarb. Spoko, jest tak, chcemy, lubimy na szczę. No! Myślę, że tutaj nikt nie powie, że nie. Zgaduję, że pewnie w jednej skrzynce coś będzie. Albo beczce, której ja nie rozwalę, co? O Jezu, Marcel, co tu się dzisiaj dzieje po prostu? Wow! Marcel, kurde, demo konsola mi się zniszczyła i zanim kupiłem nową, ograłem od nowa nie tylko DS2, ale też wszystkie inne DS, bo straciłem save, to trochę mi zeszło 11 zł. O kurde, to współczuję. Powiem ci, że przerabiałem coś takiego jak utratę save'ów w... Dark Souls 2? Wydaje mi się. Po pewnej modyfikacji to nie było fajnie, ale się cieszę, że miałem backupy. Po prostu. W sensie nie wszystkie, bo głównie to te backupy... Backupy, wiesz, też działają na tej zasadzie, że no... musi się robić co jakiś czas, więc później trzeba coś nadrobić, ale na szczęście nic tam z wyzwaniami się nie stało. Dobra, czas naprawić broń. Ja mogę ją wzmacniać, ale nie naprawiać. Czy ja mam... nie wiem, czego do naprawy. Dobra, czas na Zweihandera. Ale będzie, kurde, Zweihander, nie? W takich ten, korytarzach to, kurde... trochę się boję. Trochę się boję, jak to będzie sprawdzało się, no ale cóż, spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy. Co tam na górze jest za bydle? O mój Boże, no właśnie. No to powodzenia sobie życzę. A jeszcze bez rolowania. Musimy to zrobić w inny sposób. Czekajcie, zrobimy to tak. O, cyk. O Boże, jakie są obrażenia, dlaczego? Ja wiem, że... Aj, Hander, ale no... kurde, bez jaj. Czemu teraz większe obrażenia weszły? Aha, bo atakował. Mógłbym zginąć. To chyba zepsuty miecz będzie lepszy na razie. Tak szybkie stwory, to nie jest dobry wybór, niestety. Czemu lepszy jakiś mieczek zamiast jakiejś ciekawszej broni? Bo nie mam żadnej ciekawszej broni. Tutaj rozmieszczenie skarbów jest pozmieniane, więc ja nawet nie wiem, gdzie mogę coś dobrego znaleźć. A wiesz, z czymś tam muszę grać. Poza tym mam też osłabione obrażenia. Przez to, że najprawdopodobniej pogadałem z NPC-em, który jest na wieży z gargulcami, choć... też były różne wersje, dlaczego tak się dzieje. Także tak do końca to tam pewności nie mam. Czego to się wzięło? Czy ty możesz przestać? No nie wytrzymam zaraz. Możemy tak do końca streama robić po prostu. No bez jaj! Z żart, czaisz? No! Kurde, ile to było? Z 6 uników chyba? Po raz różnica pomiędzy jednoręczną a dwuręczną. No wiem, ten opis też jest bardzo mocno sugestywny niestety. Wiesz, na psy to jest dramat. Boże. A, czy ja sobie będę w stanie podprowadzić jakoś? To on jest jeden, ten pies tylko. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Jezu, Centek, 18 miesiąc! Dzięki bardzo! Zaraz przeczytam, tylko właśnie boję się tego, że będzie to, co na czacie widzę, czyli że zaraz będzie zgon. Tylko pozwolę sobie sekundę zaczekać jeszcze. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, wrócimy tutaj. Dobra.
Teraz z Twajhanderem przyjdziemy od razu. Gruba z ponad stolicy zgon. No, wiedziałem, że tak będzie. Ornstein i Smaug to drugi najgorszy boss, jaki zrobili. Drugą fazę możesz zacząć po którymś z nich. Smaug potrafi walnąć szarże dwa razy z rzędu, nawet jeśli od jednej leżysz lub drugiej zrobisz szarże i obszarówkę. No. Marcel, dobra demo, tam jakieś miecze czy inne wykałaczki. Dawaj smoczy ząb 6 zł. Cześć. Dzięki Marcel. Słuchaj, mógłbym ten ustawić, ale nie jest ulepszony jeszcze. W sumie Swayhander też nie jest ulepszony. Tego też taki słaby jest. Jakbym uzyskał tę duszę, to byśmy sobie to mogli ulepszyć wtedy. Ale co do tego centek, co mówiłeś? To jest prawda, że no dużo takich bossów, wiesz, gdzie nie walczy się jeden na jeden typowo, to jest właśnie problematycznych z tego powodu, że nie dają ci zbyt uczciwych szans czasami i się mogą zdarzyć sytuacje po prostu, w których no nie masz szans za bardzo się jakoś tam, wiesz, zachować na tym bossie sensownie. Ale najlepsze jest to, że wiesz, ten boss takich duetów mimo wszystko i tak jest w miarę, powiedzmy, sprawiedliwie zrobiony i naprawdę ta walka jest epicka, nie? Jakby można to, jakby wiesz, ogarnąć. W sensie musisz już znać zachowanie się na tym bossie, tak? Musisz wiedzieć, na co możesz sobie pozwolić, a na co nie. Nie można prawie czasem przy ognisku. Okej, czy to nie powinno być gdzieś tutaj w przedmiotach kluczowych? Nie, nie mam. Mam tylko do ulepszenia broni. Nie mam do naprawy. Niestety, więc musi. O! Muszę to przetestować. Czy to jest liczone jako ściana? Nie, nie jest liczone jako ściana. On się schowa, skubany. Jest taki przerażający, nie? Dual Link Twihander. No Vic! Nie przesadzę. Ale na szczęście to nie była jeszcze śmierć na ziewającym smoku. Więc wiecie, to się nie liczy po prostu, nie? Dobra, możemy zrobić to w ten sposób. To takie złe. W sumie, nie? Mnie nie było to aż tak złe. Granice, mówisz, no jakieś tam podobno są. Boże. Boże. Jak mnie gluty zjedzą, przez to bym stracił 10 tysięcy duszy, tam 9. To byłby dramat jakiś po prostu. Najlepiej szybko przebiec. Dobra, dusze powinny być gdzieś na samym początku, na szczęście. Chyba. No, tutaj są, dobra. I chyba nikt mnie nie goni. Zbiję w końcu smoka na wyzwaniu. Jakiego smoka? Ziewającego? Nie. To na tamtym wyzwaniu nie ten. Nie. Postanowiłem sobie zrobić wszystkich bossów. To będzie dla ciebie dla nas sukces. Dzięki. Jusu. Jak patrzę, czy nie mam jakiejś lepszej alternatywy. Nie wiem, czy na przykład drugi miecz bez ulepszania nie będzie dawał większych obrażeń, nawet wiecie, niż tamten uszkodzony, w sensie. Bo jednak tarcza w przypadku tego przeciwnika może się przydać. Jasne, powinien mnie jeszcze trafić, nie? O, dobra, 19 obrażeń. Dobra, trochę, powiedzmy, było to przesadzone, że będą to nawet niezłe obrażenia. Ale no ten pierwszy już chyba padnie od tego, nie? Tak mi się wydaje. Chyba nie ma innej opcji. Aha, nie wiem, jak on tego uniknął w ogóle. Dobra. Serio, nie wiem, który miecz będzie lepszy do tego. Albo może taka broń, bo może coś tam jeszcze innego by było do wyboru. Ten topór nie byłby taki zły w sumie. Albo pałka, właśnie. Pałka będzie miała słabiutki zasięg. Opór to też, powiedzmy, nie jest najlepszy. Zobaczmy, czy dałoby radę to jakoś zrobić normalnie. Się zastanawiam, czemu nie mogę go właśnie namierzyć. Pałka jest szybsza, no wiele, ale ma też jeszcze zasięg, nie? Swoją drogą. Więc to też jest jakiś minus tego rozwiązania. A topór, właśnie jak widać. Aha, nie wiem, co tu się stało właśnie z tą kamerą, naprawdę nie czaję tego. Topór fajnie też przeciwników przewraca.
Archie, może w przyszłości jakiś top z gier typu Souls Like. Jakie Soulsy są twoimi ulubionymi? Dla mnie 2, może dlatego, że to pierwsza część, w jaką zagrałem. Do powodzenia w umieraniu, 5 zł. Dzięki bardzo, Archie. Wiesz co, jeżeli chodzi o Dark Soulsy, to 1, 3, 2 w takiej kolejności, co nie oznacza, że 2 uważam za złą grę, tylko za najmniej dobrą, po prostu. Ale to, że się nie dobrze bawię, to najlepiej potem świadczy czas, jaki spędziłem w tej grze, po prostu. Ale w sumie coś z Souls-like'ami też mógłby być. Najbardziej. Kurde, nie wiem, co tutaj ustawić innego. Może Claymore? Trochę szybszy będzie, nie? Zobacz, Morningstar. Już ustawiam. W sumie to nie będzie złe. Chyba, że coś tam zostało zmienione w tej broni na tym modzie. Ale wątpię. Ten młot może być też nie najgorszy, który tutaj znalazłem. Trafię. Teraz go powinien trafić. Dobra, nieważne. Nieważne. Prosto masz coś. No właśnie, właśnie, właśnie. To chodziło. Nie potrafię porównywać za bardzo tego do Demon's Souls na przykład, wiecie, czy Bloodborne. Sam sobie tego jeszcze tak nie określiłem, więc nie chcę mówić. Ale jeżeli chodzi o Dark Souls, to mówię, no 1, 3, 2, no. Aha, to był tamten chyba. Możesz tutaj podejść, żeby tamten się striggerowała. Oh ho, hello there. I didn't expect you to show up. Nie reakcja na to, nie? Maybe I did. To nie reakcja na tego suba, oczywiście. Dzięki bardzo, Nesrogo, za 17 już miesiąc. To bardziej na te obrażenia, które no, są dramatycznie niskie po prostu. Chyba Claymora sobie ustawię tutaj, powiem wam. Prawda. To, co tutaj widzę, jest dramat trochę. Trochę dramat. Jeny, co tu się dzisiaj wyprawia, Marcel? Ale ty po prostu... Marcel DS2, przez to, że są tak słabo zrobione, to są bardzo wciągające 5 zł. To jest ciekawa koncepcja. Wiesz co, ja nie powiedziałbym, że są słabo zrobione, ale... Co Dark Souls 2, ja mam ten taki ból i nie potrafię tego właśnie przeżyć i przetrawić, że ta gra, jak się zapowiadała, wyglądała zupełnie inaczej. Tak bardzo ona została wykastrowana po prostu z epickości, nie? Jaka miała być w wielu lokacjach, które pokazywali. Że to aż źle się patrzy na to po prostu, nie? Dobra, bez psów to ten przeciwnik raczej nie będzie już takim problemem, mam nadzieję. Zaraz powinien wpaść w tekstury w ścianie przez tego backstaba czy coś i... To by było bardzo typowe. No. Aha, jeszcze żyje. Także nie najgorzej, 1300 dusz. Ja poproszę więcej takich, tylko oczywiście pojedynczo, nie? Byłoby najlepiej. Myślę, że zanim pójdziemy sobie tutaj, to sprawdzę jeszcze górę. Czyli tak mówię, robimy całkowicie od drugiej strony te, wiecie, te tutaj głębiny, ale jakoś tam sobie poradzimy z tym, myślę. Symulator backstabów 2019. Dokładnie. Xagrach, mógłbym cię prosić o podrzucenie linka do tego posta na Facebooku zapowiadającego stream charytatywny, który będzie tą drogą w czwartek w nocy. Od godziny 1 do 3. Znaczy w nocy z czwartku na piątek, czyli w zasadzie już w piątek będzie, w nocy. Jak coś, to zapraszam gorąco. Będzie Dark Souls 3 między innymi ogrywana. Oni strasznie mało dają tych dusz, nie? To jest takie naprawdę... 50 za takiego gościa, który może mi zespałować jedną z trym ataków. Dlatego, że ten, chciałem powiedzieć, Morgenstern nie zadaje za dużych obrażeń, to i tak na chwilę właśnie wytrącę z równowagi przeciwnika, chociaż tam tutaj mamy na 2, więc nie jest źle, to i tak fajnie właśnie działa, że właśnie można przerywać mu wszystko, co on robi, nie? Po prostu raz go trafiacie, to już macie go z głowy w zasadzie, bo on nie jest w stanie zareagować na to, no chyba, że ktoś przyjdzie i mu pomoże. Dobra, tutaj dusz jest oczywiście, że sprawdzony przeze mnie.
W zasadzie każda strona już była przeze mnie zrobiona, więc teraz tylko sobie tutaj na górę wejdziemy. Odblokujemy przejście. O mój Boże, co teraz się stało? From Dark Blue Hotel, comeback 100 zł. Jezu. Witam ponownie, From Dark Blue. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wsparcie. Jezus Maria. Ej, nie no. Po prostu... Wow. Wow. Dzięki bardzo. Kolega pyta, Ashen, masz w planach... powiem tak, nagrywaliśmy nawet z Dylem odcinek, bo ta gra bardzo mocno zachęca do koopa, ale jest problem, bo ja ją zepsułem w paru minutach gry. Ona się skraszowała. I stwierdziłem, że najpierw nagram to solo jeszcze trochę. Ale koop też będzie ogrywany na pewno. Jezu, From Dark Blood, dziękuję ci bardzo za to. Naprawdę serio, nie wiem co wręcz mogę powiedzieć. Ogromne dzięki. Po prostu. Mam nadzieję, że z wrażenia nie popełniłem tutaj jakiejś literówki. To tak zrobię, o. Potężnie. Tak. Dzięki bardzo. Muszę alerty inne zrobić jeszcze, nowe, bo te są stare od chyba roku już. Niezmienione. Jakieś najróżniejsze pododaję może. Podobno są problemy techniczne z Ashenem i koopem. Jest to, wiesz co, nie wiem czy problemy techniczne, ale na początku też tak myśleliśmy, ale to bardziej chyba chodzi o to, że musicie być dokładnie na tym samym etapie gry. W sensie musicie na przykład mieć pokonanych tych samych bossów, żeby się przyzwać, inaczej nie Nowicki zadziała. Nowicki 1337, a ja szanuję DS2 za balistę na Pursuerze i dziki śmiech, pozdro dla kumatych, PS Slowukht jest słaby, 2 złote. A to się zgadzam, Slowukht jest słaby, Nowik, masz rację, dziękuję bardzo za wsparcie. A było pytanie od Iwrasa na czacie, czy widziałem nowe fragmenty z Sekiro. Widziałem, te, które były na Discordzie i powiem, że zapowiada się to... Może to zabrzmi banalnie, ale bardzo interesująco. W sensie koncepcja. Czy tutaj nie miałem przed chwilą napisu, że to się nie otwiera z tej strony, a po chwili tego nie otworzyłem i tak? Czy mi się wydawało, bo to za szybko kliknąłem? Czy coś zepsułem, czy tak miało być? Zaraz, czy mi się to zdawało, bo było jakieś ostrzeżenie, jakieś powiadomienie. Za pierwszym razem się nie udało. Czy ja to dobrze widziałem? To do Sekiro. To wygląda naprawdę super. I bardzo mi się podoba ta koncepcja właśnie rozwoju tej postaci. W sensie, też to widziałem, no. Było ostrzeżenie, ja pierniczę, ale to jest dziwne. Skąd ty się tutaj typie wziąłeś, halo? Skąd on wylazł? A nie mógł mnie zripostować, bo był wyżej. Gdzie? Gdybyś pod schodami. Już tu jeszcze idzie do mnie z niespodzianką, on chyba gdzieś tutaj zeskoczył. I w sumie to nie byłoby głupie, nie? Miejsce na kryjówkę. Zaraz zobaczymy sobie te wszystkie dusze, bo zdobyłem duszę piromanty, ale jeszcze jakąś wcześniej. I nie wiem co ona robi, bo chyba takiej nie miałem okazji zdobyć wcześniej. Także zaraz to obczajmy na pewno, tylko tutaj sobie chcę odblokować skrót, póki jeszcze żyję. Ej, tutaj nie ma tej? Jezu, ale dziwnie. Ciekawe w takim razie, gdzie ona się znajduje. Ta, która wiecie, mech sprzedaje na przykład, nie? Czy ten... na truciznę, na toksyny, na krwawienie. Najróżniejsze takie... kwiatki, powiedzmy sobie. I teraz tak myślę, czy iść do Firelink Shrine, wykorzystać jakoś te dusze i dopiero wtedy powrócić do głębin, czy nie? Ale chyba tak zrobię. To będzie rozsądne. Wow! Ej, niezły jest ten Morgenstern. Naprawdę. No nie mogę się przyczepić do niego. Choćbym chciał. Oj, to mi samo zmieniło cel. Ła, należąco? Dostałem obrażenia? A ta gra właśnie w tym miejscu też ładnie wygląda. No, ja pamiętam jak pierwszy raz pokazywali to w Sekiro, jak ta starsza pani sobie szła. Tam ją zabijali i tak oni mówili, kurde, jak tak można, nie? W ogóle tamten się śmiał, że a, zobaczycie co ona potrafi jeszcze, no i dobrze powiedział, nie? Ruchy miała naprawdę niesamowicie szybkie. Ale też było takie pytanie, czy będzie coś takiego jak top 10 na przykład Sekiro, czy Soulsów, w sensie Bloodborne na przykład, to jak najbardziej coś takiego planuję. Jezu!
Marcel! Marcel, szczerze nie wiem, co z tymi ludźmi, ale do Neitami wjeżdżają o 25 zł. Dzięki bardzo, Marcel. Czemu to jest zgaszone? To chyba ta sama była. Zaraz. O nie! Skąd on się wziął? Przecież go nie było nigdzie w grze. Lotrek, ale go nie było w... Gdzie on był? Eksplorowałem dokładnie chyba. Może nie dało się nic z tym zrobić. Jezu. W ogóle Marcel, ja muszę zobaczyć, co się stało. Tak, tak, Slot. Ja mam aktualizację najnowszą zainstalowaną. Ja pierdzielę. No to ładnie mnie wyjaśnili teraz. Ej, to jest straszne. To jest naprawdę straszne. Przecież ja się tak nie bawię, nie? No bez kitu, co to ma znaczyć? Pozwól, że ja tylko podliczę. Sonda. Okej, okay, dobra. From Darkblood jest top 1 na razie. Może pokręćcie mi wraz. Czy jest jakiś wymóg poziomu do dodatku w Dark Souls Remastered? Nie, może na Soul Level 1 nawet. Oczywiście, że nie można rozpalić. Proszę bardzo, komu ty mam. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancy of the Great Swamp, so... I can usually manage with tak, poziom rukowala, to jest dobre, oh, yeah. Dobre przypomnienie jeszcze, na te dzięki. I can share my spells with you. Koniecznie. I think you have a knack for it, all you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. Oh, really? Well, that's a shame. But it's your choice. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Lotrek spod... Oh, hello. I'll please. Okay, tylko ja zobaczę jedną rzecz. Tak, tutaj oczywiście odpowiemy tak, tylko moment. Curses. Czemu on żyje? To jest dobre pytanie. Yeah, wonderful. I'm sure that there'll be a here. First tak, to jest ten. Nie, nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Wtorek 007 demo, dzięki za streaming 50 zł. Jezus Maria. Moi drodzy, co się z wami dzisiaj dzieje? Wtorek, dzięki ci bardzo. Wow. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, bo to jest po prostu... niesamowite! Rozmyślam nad sensem życia. Cicho. A flame from the great swamp. Jak on przeżył? Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Jak on przeżył? Bo, przypomnę, on chyba... w drugiej części naszej rozgrywki, na drugim streamie... zginął! W Blightstown! Chyba w Blighttown. Tak, w Blighttown. Tam na dole, co był ten zjazd, zejście do Blighttown. Była ta winda i tam niżej było to drzewko, które strzelało i te psy jeszcze niżej były i tam dalej było to przejście. Więc to jest dziwne, że on przeżył. Ale nie mam nic przeciwko. Czy piromancją będziemy się bawić? Zobaczymy. Możliwe, że tak. W sumie to by nie było złe. Nie jest drogie. Ja? Może? Dusze są potrzebne do ulepszenia tego tylko.
Goodbye then. Taka piromancja w lekkim stopniu nie będzie, myślę, złym pomysłem nawet. Umarł, ale przeżył. Dokładnie. Dlatego, widzicie, dużo osób się śmiało, jak powiedziałem w stresie na Manusie w wyzwaniu Jezus Maria. Jakbym zginął, to bym umarł. Masa, teraz wiecie, że to miało sens. To jest grane demo, ale jak będzie bitka na donaty, to się nie wypłaca 19 złotych. O Jezu, nie. Marcel, dziękuję ci bardzo. Serio, naprawdę... Spokojnie. Dzięki bardzo. Stwierdzam zgon, bo przeżył. Nie chcę, żeby winda jechała do góry. I dobrze, że nie pojechała. Ja potrzebuję jej jeszcze. City. Znaczy Dead City. Curse. Hello. Zrobimy teraz tak. To znaczy... Wzmocnić chyba broni nie będę w stanie. Czy będę w stanie? Bajhanda. Będę w stanie. Zrobimy to. Tak, będę casualem. Casualem. Skłudnym casualem. Najgorszym. A plus 5. Teraz sobie jeszcze naprawimy ekipunek. Ten, z którego korzystam. Ja? Możemy wszystko, bo to będę tak na zmianę też pewnie zakładał jeszcze czasami. Ja się niestety bardzo dużej ilości dusz pozbywam w tym momencie, ale no nie zaszkodzi. Możemy coś od ciebie odkupić. Możemy sobie naprawić to, żeby zarządzać zbroją. Zbroję bardzo rzadko ulepszam, szczerze mówiąc, także... Goodbye then. Nie będę przeznaczył na to żadnych dusz, szczerze. Ulepszam wszelki wypadek. No nie będzie źle. Ulepszać. Ciekawe, jakie obrażenia teraz będę tym Zweihanderem dodawał. Zakręciłem się teraz, naprawdę. Z wrażenia. Po prostu się zakręciłem. I... Takie pytanko do was, czy... Jakby, bo zastanawiam się nad tym, czy robić takie coś jak top 10 z Demon Souls, bo tam tych bossów jest strasznie mało. Nie wiem, czy to ma sens. Bo trochę źle bym się z tym czuł, że na przykład, wiecie, jest jakiś boss i w top 10 najlepszych, i w top 10 najgorszych na przykład, nie? W 5 najwyżej. Sirgipt, kto tam chciał się bić na donatę i D20 zł? Sirgipt! O nie, dziękuję bardzo, Sirgipt, za wsparcie. Czemu Iwona tak się znieważyła, powiedz ty mi. Dlaczego? Dlaczego Iwona cię tak znieważyła tutaj, co? Sir. Okropnie. Czekajcie, tylko zobaczę. Chciałbym zobaczyć jedną rzecz tylko. Bo ja tak dopisuję co chwilę tutaj, jak to wygląda. A mogłoby być lepiej zrobiona. Dobra. Marcel, nie, ja się chciałem klepać. Pieniądze mi się kończą, proszę litości 9 zł. Jezu. O Boże. Marcel. Thank you. Dziękuję bardzo, Spirit, za followa. Dzięki wielkie. Już za moment idziemy, czekajcie, bo chciałbym zobaczyć tylko, czy to się automatycznie robiło. Tak byłoby lepiej. O wiele lepiej, myślę. Tak. Przeglądarka.
Tu jest aktualnie, o. Slogę chytnie Nowik 1337, kurde, ale jestem słaby, a ten Nowik to dobry ziomeczek jest 2 złote. Dobry? Ja nie wiem. Nie wiem, czy taki dobry. O, może tak jest lepiej, nie wiem. Jezu, to jest automatyczne. Napraw bota. Którego bota? Którego bota? Nightbota, czy tego zwykłego? Albo można to zrobić tak, będzie ładniej. Którego bota? Bo nie wiem, który nie działa. Bo Nightbot nie jest ode mnie zależny. Nightbot działa, z tego co widzę, dokładnie. Także to nie to. Także to nie od tego. Bądź oryginalnie graj Zweihänderem, tylko Morgenstern? Nie no. Cześć, Weteranus. Dobry wieczór. Aha, żegnam, bo nie chcę spoilerów. No wiesz ty co. Dark Soulsa jeszcze nie przeszedłeś po takim czasie. Jak to jest możliwe w ogóle, powiedz mi. Jak to jest możliwe? Czy coś jeszcze tutaj chciałem zrobić, to jest pytanie? Chyba nie. Chciałem teraz już pójść do głębin ponownie. Mam 2 człowieczeństwa aktywne, to jest dość dużo. To jest bardzo dużo. To powiem tak. Wydaje mi się... Wydaje mi się, że najlepsza będzie droga taka. Zrobimy sobie teraz tego... Znaczy nie mogę przy ognisku usiąść, niestety. Z tego względu, że tutaj po prostu było nieaktywne, ale mogę użyć kości więcej do domu, to nie będziemy biec, w sumie masz rację. Jakby chciałem powiedzieć tak, że zrobimy sobie kolejność taką. Ziewający smok, jeszcze górną część tego kompleksu, tych głębin musimy zrobić. Następnie pójdziemy sobie do katakumb, aby mógł mieć trochę więcej stusów. Później może grobowiec olbrzymów, chociaż wątpię, żeby to był dobry pomysł tak szybko. Więc prawdopodobnie z katakumb sobie wyjdziemy. I przejdziemy do Andrulondo i Fortecy Sena. I może tam sobie poradzę już, nie? Także w ten sposób powiedzmy, że chciałbym to zrobić. Zobaczmy obrażenia, jakie teraz będę zadawał. Zweihänderkiem. Dobra, to mi się podoba. Nowik 1337, chłopaki, jak macie problem z kasą, to polecam robić donaty za 2 złote, 2 złote. Za 2 złote, 2 złote, jak to podkreślił, jak w reklamie jakiejś po prostu. Na jakiej platformie masz zamiar grać Sekiro? Najprawdopodobniej na PC-cie, wiesz? I dziękuję Nowik serdecznie za wsparcie i za przesłanie. Myślę, że na PC-cie, z uwagi na to, że nagrywanie będzie nieco łatwiejsze, tak technicznie. Ale jeżeli będzie na PS4 też opcja, to na PS4 sobie zagramy. Bo z drugiej strony na PS4 nie będę się musiał martwić o to, że... Okej, na PC będzie łatwiej nagrywać, jeśli to będzie działało, ale jeżeli gra będzie naprawdę bardziej wymagająca, niż się zapowiada, że ma być, to po prostu wtedy będzie problem taki, że po prostu że będę miał może jakieś dropy, czy coś innego, niefajnego, nie? Aha, ja miałem jeszcze... O kurde, ja miałem zjechać do tego potężnego szczura, zanim pójdziemy na górę. Czyli musimy przebiec to jeszcze raz i znowu zawalczyć z całym tym towarzystwem. Tylko, że teraz powinni w miarę szybko paść, na szczęście. Mam nadzieję. Wiecie, taki jest plan, nie? 277. Znaczy, wymagań chyba nie poda... No dlaczego mnie złapał? A no tak, bo nie biegłem sprintem. Wymagań chyba jeszcze nie podali, ale wydaje mi się, że po tym co widzę, to te wymagania będą trochę większe niż Dark Souls 3. Po prostu. Marcel, dzięki za tipa, ziomek Nowik 3 złote. Dzięki Marcel za wsparcie. Widzisz, Nowik? Poszło na marne twoje nauczanie. Kurde. Pim Dark Souls 3. O, Wukadosk, słuchaj, to ja ci życzę. Może by się jakby tak, wiesz, zamienić na. Padni? Że ja ci przekażę swoją wiedzę, a ty mi dasz swój brak wiedzy odnośnie Dark Souls 3, bo z przyjemnością bym się zamienił i zagrał w tą grę raz jeszcze na ślepo, tak naprawdę. Potężne zazdro. Ej, musimy tutaj pójść.
Nie, dobrze siadłem. Chyba. Tak, dobrze. Zakręciłem się. Myślałem, że teraz idę do innego miejsca niż w rzeczywistości jesteśmy. Cześć, Verintus. Dobry wieczór. Potężny szczur. Nie, no nie aż taki potężny. Ale obrażenia ładne wchodzą, muszę przyznać. No, naprawdę konkret. Ty, spamerze! Ja już myślałem, że mnie jeden szczur porobi, nie? Ale on był kurde OP, naprawdę, szanuję tego szczura, przecież on był tak niesamowicie mocny. Fart, no trochę. Trochę miał farta ten szczur, zgadzam się. Ej, ale on mnie prawie zniszczył, serio. Przeżył? Wiem, że Twekander w jednej ręce to nie jest mądre. Skoro nawet nazwa sugeruje, co powinniśmy z nim robić, ale no... O. Dobra, to było bardzo głupie. To było bardzo głupie, niestety. Hello. I knew you would come. Just call it intuition. Jezus Maria, Weskus, dzięki serdecznie za suba. Też nie po raz pierwszy wiem o tym. Dzięki wielkie. Dopisuję ciebie oczywiście tutaj do listy subskrybentów. 1-3-1. Dzięki bardzo. Wiesz, co mnie rozwala? To jaki progres zrobiłem? Jakby ktoś teraz wszedł na streama, to tak mówi: czemu jesteś w tym miejscu, gdzie zaczynałeś godzinę temu prawie? A ja bym powiedział... Nie wiem. Ale z drugiej strony wiem, że to zrobiliśmy dużo tak naprawdę, nie? Można się śmiać, ale ulepszyliśmy sobie broń, przeszliśmy całe głębiny praktycznie, teraz nam zostało dwa miejsca do sprawdzenia, czyli mag i tutaj teraz ta część, do której idę po raz kolejny. Więc zobaczymy. Jak to tutaj wyjdzie. Możemy w sumie atak z wyskoku przeprowadzić, no... O! Że... Teraz. O właśnie. Szkoda, że on jest inteligentny i ucieka potem. Drugi raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, że prawie sam się zabiłem na drabinie, po prostu. Szczery porobił jak gdzie firebombs. Nie mam nawet za bardzo ich. Szczerze. To jest problem. To przepraszam Belzebubek, już dopisuję w takim razie. Już dopisuję. Wybacz. Iść Claymora lub Morgensterna. Znaczy, Claymora mniej osób doradzało ostatnio w sumie nawet. Thank you. Ger. Dzięki za followa. Ej. Chyba tędy teraz. Nie, no, jak mnie zjecie znowu w tym samym miejscu, będzie wstyd. Liczę troszkę, że z nich człowieczeństwo wypadnie. Wiesz co, ser, ja chciałem ostatnio wrzucić po streamie, nie? Co mówiłem, że nawet już był. Jest czarny ekran przez 40 sekund. To sprawdzam w porządku. I powiem tak. Będzie to odcinek połączony z dwóch. Prosto. Będzie godzinny przynajmniej, nie? Nawet trochę dłużej. Godziny 10 minut chyba. I przerwie. I teraz myślę, że te odcinki już się naprawdę na serio pojawią już do końca. One tam... Ich nie jest tak już dużo, bo tam samo ten... Same DLC-ki zostały. I chciałbym sobie tego Bloodborne'a pocisnąć jeszcze i go nawet fajnie by było skończyć przed Sekirą. Jest szansa, żeby się nawet udało, nie? A później Dark Souls 3 po Sekiro. Prawdopodobnie, bo z tym już na pewno byśmy nie zdążyli. Dobra, w końcu jesteśmy tutaj, co chciałem. Ciekawe, czy ta się będzie respiła. Ta... O. Rzeźniczka? Czy na to czynnością ustawię sobie mieczor taki?
Czy wiesz co, ja i tak będę te broni zmieniać, w sensie będę miał raczej dwie, jakąś szybką. Może na ten Morgenstern, może coś takiego, jakaś pałka, zobaczymy. Znaczy coś pod siłę, nie? Potrzebuję na pewno. I ten Zweihander też na jakichś przeciwników będzie fajnym wyborem. Ale nie na wszystkich i nie w każdym miejscu też się sprawdzi, po prostu. Bo jak gdzieś jest wąsko, to ta broń będzie tragiczna, tak jak na przykład tutaj. Zweihander się świetnie sprawdza na ludzi, tego mu nie można odmówić, bo on naprawdę odrzuca przeciwników, daje nam dużą kontrolę nad nimi. Więc jak są jakieś inwazje na przykład... O Boże, myślę, że mnie zabiją. To jest świetne rozwiązanie, ta broń. Dobrze. Chciałem w końcu znaleźć coś do ulepszenia Estusów, wiecie, bo naprawdę trochę już sobie gramy. Fajnie, trudno jest, ale nie znalazłem ani jednej duszy. Staram się robić te lokacje na 100% i to mnie trochę zastanawia, dlaczego jeszcze na nic nie trafiłem do ulepszenia. W sumie niepotrzebnie z tego skorzystałem. Dobra, nieważne. A mnie ugryź za wszelką cenę. Kiedy idziesz na Sifa? Cześć, Nice Day. Słuchaj, na razie jeszcze nie. W sumie ciężko mi powiedzieć, jakoś tak na razie nie planujesz na Sifa. Sif to raczej będzie coś dość daleko. Chociaż boję się, że tam mogą być jakieś takie, wiesz, fajne zmiany i z drugiej strony fajnie by było to zobaczyć jakoś teraz wcześniej. Ale nawet nie mam jeszcze dostępu, no w sensie chyba, że tam od drugiej strony, tak? Kurde, nawet tej tarczy tutaj nie znajdę pajęczej, bo bym też pewnie przynieśli gdzieś. Serio. O, ale na ten upadek Zweihander myślę, że będzie super wyborem. Koniecznie oburącz. Może jak nie trafię. Też jest możliwe. To jest bardzo możliwe. 1010 obrażeń. Dziękuję bardzo! Żegnamy. Szczura. Wow, jedno człowieczeństwo. Niesamowity drop. Wspaniały wręcz. To sobie zostawimy. W sensie na za chwilę, bo na dole już byliśmy. Dobra. Estok. O, a może Estok? To brzmi jak idealna broń pod siłę. Oczywiście. Czy DLC też będzie grane? Myślę, że tak. Znaczy na pewno. Nie wiem, czy w DLC zaszły zmiany, jeżeli o to chodzi. Ale grać to najbardziej zamierzam DLC. Pewnie. Nie wiem, czy ja stamtąd wrócę się później w sumie. Dobra, zobaczymy. Dobra. To jest to miejsce, co zawsze mi się wydaje, że tu jest gdzieś spadek i nie ma go. Okej. Estok jest okej, ale rapier OP. Zobaczymy zaraz, co tutaj będzie na mnie czekało. W kontekście tych szczurów. Czy będzie tutaj magii jakiejś, czy nie? Kurde. Ale za rogu chciał mnie ucisnąć. Chyba nie jest. Tak się zdaje, że nie ma maga, może go usunęli. Ah, hello. I knew you would come. Just call it intuition. Dzięki serdecznie, Agnasz. Witam ciebie na streamie. Powiem szczerze, bez bicia. Nie widziałem cię wcześniej na streamach, więc nie wiem, czy wpadałeś i być może byłeś nieaktywny czy coś i teraz tak zdecydowałeś się zasubskrybować, ale witam cię gorąco i mam nadzieję, że będę ciebie jak najczęściej widywał teraz na streamkach. Dzięki bardzo za wsparcie. Baw się dobrze, tak przypomnę, bo w zasadzie poinformuję, bo po raz pierwszy subskrybujesz. Na 100% to pamiętaj, że możesz korzystać teraz z emotek tutaj moich kanałowych na każdym kanale, na całym Twitchu. Także zapraszam. Sprawdź, komu czy ty podniosłeś. No to jest ten klasyk. W sensie Partizan. Szybkie ataki, bardzo. Yeah. Dzięki bardzo. Dobra, tam 110, ładna liczba. Limit na dzisiaj i tak overpower u mnie, sorry demo, 7 zł. Nie no, Marcel, weź mnie, nie przepraszaj nawet za takie wsparcie. Dzięki bardzo. Daj spokój, halo. Rozumiem doskonale. Dziękuję. Miałem te dusze sprawdzić, Jezu, przepraszam. Czemu tu jest fog? Halo!
Nie, na bossie jest teraz ten mag, naprawdę? Ciekawe, czy boss może go przejechać. Dusze. Piromanty. No, można wyzwolić po prostu starą piromancję, jakąś pewnie potężne zaklęcie, to jest jednorazowe. Tutaj... Znowu użyć jakiejś mocy, siły, które w tym drzemią. Nie wiem, co tam jest takiego tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, co to zrobiło przy użyciu. Znaczy, bardzo ten opis, powiedzmy, wpisuje się w takie enigmatyczne opisy w bossach. Także mod pod tym kątem naprawdę dobrze się wpasowuje. Nie psuje odbioru gry pod żadnym pozorem. Dobra, wrócimy sobie teraz. Kurde, jeszcze nie. Kurujące, mogą być niezłe. Na przykład do Anorlondo, nie? Tak. Tam fajnie sprawdzić. Na tych, wiecie, co tam łażą po tych belkach. To może być świetny wybór. Mam już 18 godzin w tej modyfikacji. Jak Centek wrażenia? Nie mów proszę tylko ilu z tych bossów nowych i tak dalej, bo w sumie chciałbym mieć niespodziankę i do końca się budzić, że ej, może będzie jeszcze jakiś nowy czy coś. Oho. Dużo tego tutaj. Kurde, przeżył to, serio? From Dark Broadsword Marcel 50 zł. Ja pierdzie, co tu się dzieje? Dzięki bardzo, From Dark Blood. Ja pierdziele. Nie, jestem, słuchajcie, dzisiaj autentycznie rozwalony, nie? Naprawdę, nie wiem co powiedzieć, po prostu. Po prostu dziękuję. Naprawdę. Naprawdę po prostu dziękuję. Jest mi strasznie, strasznie miło, serio. Mam nadzieję, Marcel, że wybaczysz. Czy wejść do dodatku w Dark Souls Remastered jest przy Złotym Golemie z Dusk w sobie? Wydaje mi się, że nic nie zmieniali w tej kwestii, czyli jest po staremu. Znaczy na pewno jest tak samo. Także tak. Nie wiem, jak jest tutaj. Więc to zobaczymy. Dobrze, idę teraz do ogniska. No i na bossa. Od razu. I cebula się przeniósł gdzieś. Może będzie chciał mi pomóc z bossem. Ja tam ktoś siedzi po drugiej stronie, to ciało było po prostu. Robi ten Scarlet. Przywracam natychmiast użyć. Kurde, jak ta trawa lecznicza z Demon Souls, nie? Troszkę. Mam nadzieję, że na przykład nie będzie takiego wrednego numeru, że ja wejdę na bossa, a zrespi mi się ktoś na dole. Najbardziej z tych zgonów szkoda mi tych dwóch sztuk człowieczeństwa, które tam miałem zużyte. Cześć, Apple Senpai, naprawdę dawno ciebie nie było, pewnie. Pamiętam cię jeszcze z początków tutaj w zasadzie, no prawie początków jak byliśmy. Wakacji. To jest ta wersja remastered? Nie, to jest ta najzwyklejsza. Ale wygląda to ładnie, bo jest na DS Fixie. Też ten mod chyba wprowadza. Rozejrzymy się, bo... O właśnie, nigdy nie wiadomo. Strzał. To jest taka sugestia, że powinniśmy coś z tym magiem zrobić i w sumie to nie jest głupi pomysł, tylko nie wiem, czy byłbym w stanie z nim nawiązać jakąś walkę tutaj. Kurczę, nawet statystyk nie mam, to trochę bez sensu. Dobra, wejdziemy do niego po prostu i tyle. Zweihander, gdzie on jest? Tutaj. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Pytanie, gdzie mogę zdobyć teraz jakiś żar do ulepszenia sobie tej broni. Wiem, że to jest dość istotne dla mnie. Nie. Marcel, serce i portfel mi krwawią. Dark Blood to okropny człowieku bez duszy 25 zł. O Jezu.
Dzięki bardzo, Marcel. Rip, Marcel. Okropny człowieku, bez duszy. Wtorek to Sorka, Marcel i From Dark Blood 101 złotych. Wow! Wtorek, ja wiem, że ty masz top 1 ogólnie z tego, co ja widzę, tylko jest wtorek, a tam był wtorek 007. Chyba rozumiem, że to przez to poszło, ale ja pierdzielę. Co tu się dzisiaj dzieje? Ja jestem po prostu rozwalony, naprawdę serdecznie dziękuję. Dwa wtorki są. No takie wtorki to ja rozumiem, nie jak u mnie. Dzięki bardzo. Wtorek. Ja pierdzielę, naprawdę. Ej, tu nie ma foga. Czyżby tu nie było bossa? Wątpię. Cześć, Hugo. Wtorek, co ja mogę teraz powiedzieć? No po prostu... Jezu, nie. Zrób z wtorków jednego. Właśnie to jest automatycznie, nie wiem jak to zrobić. Zobaczę, czy jest taka możliwość. Już zobaczę. Ja mogę to... naprawić. Czy ja to mogę zrobić? Wow. Mogę to zrobić inaczej. Mogę zrobić tak. Mogę wpisać. Możemy takie rozwiązanie zrobić, bo inaczej nie mogę tego zedytować. To jest po to, żeby chyba ludzie, wiecie, nie ściemniali, co tam się dzieje po prostu. O, coś takiego. Jezu. Wiecie co? To. Może tak zrobimy? O, żeby nie zasłaniało tam. Nie, jestem po prostu w szoku. Wielkie, wielkie dzięki! Koleś! Co z bossem? Myślicie, że go nie będzie? W jakich prenumeratach? To jeszcze gorzej wygląda. Znaczy to ma być praktyczne. Iwra Asteno skromnie się dorzucę chłe 10 złotych. Iwra, dzięki bardzo. Skromnie! Jasne, oczywiście. Dzięki bardzo. Iwrasik myk. Dzięki. Dziękuję. Naprawdę, ja wiem, że to powtarzam cały czas, ale dziękuję. Po prostu. Może będzie... Boss... Właśnie. Może będzie coś innego zupełnie. Ciekawości to na czysto, czy jeszcze jakiś pośrednik, czy skarbówkę coś bierze. Jeżeli chodzi o prowizję, można zobaczyć sobie na stronie Tip and Donation. W zależności od metody, ona może wynosić nawet 50, czy tam 49%. Jeśli SMS-y na przykład to są. Od tego odejmujesz jeszcze opłatę normalnie. Się skarbową, znaczy, no, jak się rozliczasz z tego. I co jest z bossem? Także to nie jest na czysto. Można ustawić, żeby odliczało ci prowizję od razu, ale to by wtedy wyglądało. Kwadrat walczy na donatach. Kapa. Demo. Duszowy bot nie daje mi dusz 250 zł.
Co? Co? Ja pierdzielę. Ja naprawdę zaraz nie wytrzymam, nie? Po prostu. Dzięki serdecznie. Ja pierdzielę, kład. Nie wiem czemu ten bot nie daje. Czemu on taki jest dla ciebie? Czy on nikomu nie daje? To jest takie pytanie do was. Pierdzielę, nie, przepraszam, ja naprawdę nie ogarniam teraz, nie? Widzę, że masz zero. To na początku nawet. Weskus 93, to ja się też dorzucę. Tak na bossa 10 zł. O Jezu, Weskus, dzięki bardzo. Ja pierniczę. W ogóle ten pasek się prawie zapełni, jak może nie, przyjechałem, mówię, dobra, to może, nie wiem, do końca roku. A bossa nie ma. Czemu bossa nie ma? Może jak będę chciał wyjść, to on się pojawi, co? Myślicie, że to będzie taki motyw, że ja wyjdę i on mnie zatakuje? Że się Fog pojawi na przykład? Ja bym tak zrobił w sumie. Czy może miałem tutaj coś zrobić, a może go nie ma tutaj po prostu. To byłoby dziwne trochę, nie? Serio nie wiem co. Nie tylko na streamie, ale i z bossem. Zadać z trójzębem. Jezu, jeżeli to jest taki motyw, to ja po prostu padnę, nie? Z wrażenia. Drugi raz. A, od razu mówię, że nie mam pojęcia, czy to coś da, okej. Czy podniosłem to gdzieś mniej więcej tutaj? Nie, no pewnie nie. O, dobra, zepsułem to, nie umiem tańczyć, widzicie? Nie wiem właśnie, słuchajcie, serio. Jak z tymi duszami jest, czy ktoś z was też sprawdza u siebie, czy mu nalicza te dusze? Ale możliwe, że po prostu jest jakiś błąd z tym naliczaniem tych dusz tutaj i... Thank you. Zróbmy tak. Oficjalny Sifeł, witam na streamie. Nalicza chyba, czekajcie, ja to zrobię tak, restart. Jeżeli tylko tobie kład to nie naliczyło, to nie ma problemu. Generalnie jak wszystkim nie naliczało, to nie ma problemu, bo mogę to dodać ręcznie po streamie. Zobaczymy, ile to potrwało, nie? Po prostu. Ale restartuję teraz bossa i zobaczymy, czy to naliczy po tym. Może nie czyta roli VIP-a dobrze, ale to wszystkim nalicza porówno. To jakby rola nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że kład nie jest VIP-em od dzisiaj i to nie jest problem od dziś. Czy to jest problem od dzisiaj, tak? Chyba, że po prostu nie sprawdzaliśmy tego wcześniej. Masz otwarte drzwi Blighttown, bo Gaping dawał do nich klucz. Tak, mam. W Blighttown już mamy z głowy, tak w ogóle, bo przyszliśmy z tamtej strony jakby. Także możliwe... Możliwe, że teraz to się po prostu w ten sposób jakby zakończyło. Thank you! Doruk, dzięki za followa. Nowik 1337 gratuluje nieumierania na Gaping Dragonie. Nie jesteś już słaby 2 złote. Dziękuję bardzo, Nowik, w takim razie. Dziękuję za docenienie tego i za bycie bardzo honorowym człowiekiem. Serdeczne dzięki. Cześć, Kenji. Idź na kaprę. Tak, tak właśnie pójdziemy. No, to jest dość blisko. Mam nadzieję, że kapra Demon będzie tutaj chociaż. Bo to jest po prostu zazdrosne, że nie ma VIP-a. Znaczy mówię, wydaje mi się, że to nie jest problem VIP-a. Zobaczymy zaraz, bo teraz mam info tutaj, widzę od Alon Wanderera, że nalicza. Do której stream, Sir Gipt? Myślę, że godzinkę, no. Bo, no nie wiem, zobaczymy, bo naprawdę, no. Ja chciałem naprawdę ten stream jak najczęściej, jak najdłużej robić, ale wiecie. Jak to bywa. Chociaż... Dobra, aż mi głupio, naprawdę. Okej, zobaczymy. Nie wiem. O mój Boże. Zwykły pusty.
Właśnie. Zwyczajny pusty. Może mnie wyjaśnić. Ja dobrze idę. Idę dobrze, bo idziemy do wyjścia. Dobra. Cześć, Rocking. Przepraszam, wtorek. Ej, to nawet jest dobry sygnał w takim razie, że nie ma Gaping Dragona, bo nie będzie wstydu, że się na nim męczę, a pewnie męczyłbym się. Idziemy na kaprę, i wtedy też będę się męczył. Jak tam twoje dusze kład? Bo serio, teraz to jest dziwne. Widziałem na początku streama, jak ty pisałeś, że nie masz duszy. Sprawdzałeś i tak mówię. To jest. Czemu nie ma? To jest dziwne. Proszę. A, moje mi pokazało. Okej, okay, nie mogę sprawdzić twoich. Godziny chyba stoją w miejscu. Dobra, ogarniemy. To jest to żart. Słuchajcie, czy ktoś... Bo widziałem, że pisaliście o tym, że graliście na tym modzie. Czy macie pomysł, dlaczego nie ma Gaping Dragona? Czy to jest normalna sytuacja? Czy może tutaj coś trzeba było zrobić? A może dopiero będzie? O! Odetkało się. Okej! Okay. To jest ciekawe. Dlaczego bot ciebie zatkował? Normalno, ile wiem. Nie rozumiem, dlaczego mi się ta walka nie aktywowała, szczerze. Nie czaję tego. W sumie, na razie mogę ustawić sobie ten ekwipunek. Poza tym... Coś szybkiego. Na kaprę w sumie też chyba coś szybkiego powinien mieć, bo tam są psy, nie? Może gdzie ja poszedłem? Demon czas mi się wraca na miejsce, gdzie powinien być boss, tyle powiem. Aha, dobra, okej, okay, łapię. Może, że było na to za wcześnie po prostu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciekawie. Czy na przykład do gargulców musimy jeszcze się wrócić kiedyś. Rozumiem. Może być nawet już teraz, co? Jak zabiliśmy ten pierwszy dzwon. Jedyny na to wychodzi. Myślałem, że koniec jest pogmatwana. Znaczy, jakby... Myślałem, że chodzi ci o to, wiesz, w jakiej kolejności do tych lokacji trafiasz, tak? Że na przykład tam przez ten las najpierw idziesz, a dopiero później idziesz do gargulców na przykład, których nie ma. A nie spodziewałem się, że chodzi o to, że... Koniec jest tak pogmatwana w sensie, że idziesz do bossa i go nie ma, czy coś. Ja, czy kapra będzie w takim razie. O, do motylka możemy się wrócić, racja. Teraz z takim Twajhanderem to on powinien paść nawet. A na hydrę. No w sumie z Twajhanderem to chyba hydra byłaby w zasięgu już, myślę, jeżeli chodzi o obrażenia. W sensie, no z tym mieczem też by tam była, tak? Jeżeli bym zawalczył naprawdę świetnie, to byłoby to wyzwanie, żeby ją pokonać, ale pewnie dałoby radę nawet to zrobić niejako, nie? Myślę. Tylko wiecie, problem polega na tym, właśnie to zrobić. Bo pewnie by to zajęło bardzo dużo prób. Ła. Dobra. Nie no, ale muszę też do tych kataków pójść, kurczę, to właśnie to Dark Souls 1, znaczy to jest to, za co ja lubię Dark Souls 1, że to jest tyle tych ścieżek, tyle tych możliwości, w jakiej kolejności, gdzie i jak iść, że nawet na tym modzie, to jakby, mimo że jest zmienione, to i tak jest tego dużo cały czas. Tylko na przykład wiecie, mod zmienia to, że na przykład nie rozważam w ogóle Fortecy Sena na przykład teraz, nie, bo uważam, że Fortecy Sena to jest miejsce, w którym sobie absolutnie nie poradzę teraz, chociaż może niesłusznie, bo może ten Twajhander już by wystarczył. Że muszę zabić tego NPC-a przy gargulcach, żebym zdjął sobie tą klątwę, czy tam urok, który na mnie rzucił, że zadaje mniejsze obrażenia. Bo nie ukrywam, że to jest trochę frustrujące, jak mam miecz wyliczony na plus 5 i muszę dwa razy uderzyć takiego pustego, żeby go zabić, nie? To tak chyba nie powinno wyglądać.
Tak, no w Dark Souls 2 tych ścieżek jest dużo, dużo więcej nawet od początku gry w sumie dostępnych. Tutaj w jedynce to się rozwija, bo... No, znaczy po dotarciu do Azylu też masz w sumie dużo do tych ścieżek. Później trochę się to ogranicza, powiedzmy, bardziej. Najbardziej liniowe jest Dark Souls 3, jakby tak sobie zobaczyć na schemacie, nie, tych lokacji. Ale też to wygląda w ten sposób, że po prostu w jedynce te lokacje tak się muszą rozgałęziać przez to, że tutaj nie masz opcji teleportacji od razu. Dopiero jak to jest już naprawdę konieczne, bo byś musiał bardzo dużo biegać, to dopiero wtedy masz tą opcję teleportacji do blokowania, nie? A w dwójce te lokacje no, się rozgałęźniają, ale nie masz takiego czegoś, że musisz po prostu biegać, bo tam masz opcję teleportacji, więc te lokacje okej, się rozdzielają, ale nie ma takiego czegoś, że one się do siebie, jakby tak wiesz, łączą, przeplatają się, bo tam nie ma takiej potrzeby po prostu, nie? A mi się bardzo podoba to, że tutaj w jedynce właśnie to jest tak, że idziesz gdzieś i później wracasz do tego miejsca i to jest super. Mnie naprawdę podoba, jak to jest zaprojektowane. Zastanawiam się, gdzie był ten jeden zabójca, który mi ostatnio na plecy wskoczył. Może on w tej wieży był za wejściem na przykład, jakby nie zauważyłem. On by aż stąd przybiegł. Chyba to tak nie działało, co? Ale swoją drogą. Boję się naprawdę, co będzie na bosie. Kenyard, zgolisz kiedyś brodę o 5 zł? Nie, nigdy. Znaczy, powiem tak, szczerze, absolutnie szczerze mówię, nie ma możliwości takiej. Choćby nie wiem, co się stało, nie, nie ma takiej opcji. Nigdy, po prostu. Żeby nikt nigdy nie był rozczarowany czy coś, nie. Nie, nie mam możliwości. Mogę zrobić coś innego w Xehariach. To nie wchodzi w grę po prostu. Przepraszam, ale nie. Rękawiczki są niepotrzebne. W sensie, są potrzebne, ale... Heavy Boots najlżejszy ekwipunek, tak? Jeżeli chodzi o nogawicę. Przed tobą dwa bossy i jakiś demon. To jest przykre, ale prawdziwe. To jest lżejsze. O, dobra, jednak nie zmienia tego. O. Ja wkurzę się, szczerze, jak próbowałem mieć... Znaczy taką duszą, to niesamowicie mnie irytowała do tego ta... brudna robota. Nie, to jest, wiesz, kwestia przyzwyczajenia się. Jakby... Jeżeli... Boże. Jeżeli to już ci urośnie w jakiś sposób, to nie ma czegoś takiego, że ci przeszkadza, że nie. W których drapie na przykład, to jesteś już przyzwyczajony tak, że się czujesz, jakbyś miał po prostu włosy na głowie i zapytał kogoś: ej, a czy włosy na głowie ci nie wkurzają? Dbać o nie trzeba i w ogóle nie pić się na łysę zgolić, wiesz, o co chodzi. Tarczę może zdejmę sobie, nie wiem, czy podejście bez tarczy ma sens, ale... I ona ważyła. Zobaczcie, że tak kombinuję, ale... A 1,5. To wystarczy teraz. Nie? No heavy boots na pewno będą ok. Dobra. Okej, okay. Miejmy nadzieję. Boję się, że wejdę i zginę na hita po prostu. Serio? Serio zużyłem ten zielonego pączka na to. You still have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? Wow. I tego się nie spodziewałem. Że tutaj będzie człowieczeństwo 5000, co? Co? Trochę drogo. Ja kupię, kurde, naprawdę potrzebuję tego. Nawet za dużo kupię tego, wiem, ale nieważne. Przyda się. Coś na toksika jeszcze. Tolgi Miates się dorzucę, a brodę ci zazdroszczę i jej nie gór. Pozdrawiam, 15 zł. Dzięki bardzo, Tolgim. Nie tylko za wsparcie, ale za miłe słowa takie. I zgadzam się z tobą. Dostosuję się do twojej prośby. Dzięki bardzo. Naprawdę.
Jakby... Nie... Lubię. I zostawiam. Ognisko co ona tutaj, nie mam pojęcia. Odwrócimy sobie człowieczeństwo. Może jeszcze ktoś mnie najedzie, jak będę stąd się wynosił. Pójdziemy teraz na motylka, okej? Okay? A później do katakumb. Bo wiemy, że to jest... boss, który istnieje. W sensie motylek. No bo już z nim walczyłem. Kurde, i tyle kombinowania po nic, jak ja to uwielbiam. Zwiedzę dalej tutaj. No właśnie, bo tutaj mnie nie było. I tak będziemy musieli tutaj do tych miejsc sobie powrócić za jakiś czas. Już trzech bossów tak jakby odpadło. No można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale ciekawa jest ta modyfikacja. W sensie, jakbym nie grał wcześniej w Dark Soulsa, ja bym zupełnie nigdy w życiu nie wpadł na to, że hej, tutaj powinien być boss jakiś, nie? Okej, okay, był fog. Nie. No był fog w sumie. Tym razem się uda. Tym razem będzie boss po prostu. Nie, kiedy mówię, naprawdę, nie chcę, żeby ktoś był rozczarowany i nie ma takiej możliwości po prostu. Mówię to całkowicie szczerze, nie? Nie ma opcji. Jeżeli kiedyś tam stwierdzę, to okej. Okay. Ale żadnych celów czy coś nie będziemy robić. Ej, w sumie. Przejdę tędy, chociaż nie jest to najszybsza opcja powrotu stąd. Jakby zdaję sobie sprawę, że mógłbym cofnąć się tamtędy do tej wieży i górą pójść sobie. Było lepiej. Ale nie. Co? Bez psów? Marcel, de może, żeby coś czy ten, żebyś sobie nie pomyślał, ale z brodą jesteś piękny. Szanuję 2 złote. Jezu, dziękuję, Marcel. O Jezu. No tego się nie spodziewałem, takiego wyznania. Dzięki bardzo. Stojny. Kurde. Ale zabolało. Co? To właśnie szanuję w tej broni. Nie! Tego nie szanuję! Co się z tobą stało? Co za soundtrack? Capriccioza! To jest wsianie! Niewidzialny kapra?! To jest zmieniony soundtrack z Kalamita, czajcie? Nie ta najwykorzystana wersja. Boże, jak szanuję, że oni takie coś zrobili. Ja miałem full HP. Miałem rozpalony i zginąłem na hita. Wina mojego Twojehandera. Wiem. I to jest prawda akurat. Kappa demon. Boże, nie mogę wstać od ogniska. Serio. Musimy grę zrestartować. Aaaa, nie widzę tego błędu. Nie cierpię tego błędu. Nie cierpię tego błędu. Jak się dzieje? W sumie on się zmienia... Fajnie w ogóle, że on chodzi sobie tak swobodnie tam i ten fog wtedy się pojawia. Okej, okay, teraz to rozumiem, że ma sens. Azurka. Zmęczony twój bohater, daj mu odpocząć. Nie. Odpocznie jak zasłuży. A teraz tak. Jeszcze zobaczmy jedną rzecz, czy to jest w ten sposób. To działa. Jaki masz bitrate na Full HD? Chyba 8000 na streamie. Dobra, dwa miał się na hita, wiem, i to jest straszne. O mój Boże. Dziękuję mu. I zaraz, nie spojrzałem tutaj na prawo, czy nie ma skarbu w tej skrzyni.
sumie może być. Nie, no... Kwadrat jest pojechany. A300 wygląda lepiej niż 250. Powodzenia na Kappa Demonie życzę 50 zł. Boże... Kwadrat, dobrze, nie, dobrze, powiem tak. Pojechany jesteś. Ale bardzo kochany. Dzięki serdecznie, Kwadracie, za wsparcie. Boże, czemu ty tu... Nie, widzę cię. Nie widzę tego typa. Gin! Czemu on to przeżył? Kto ci pozwoli to przeżyć? Gościu, gin. Podejrzenie ta broda. To ja naprawdę jestem tak rozwalony dzisiaj, że serio... Naprawdę brak mi słów, absolutnie, autentycznie. Podarzno gra, to mnie zabolało niż atak pochodny. No, w sumie tak. Cóż tu mogę więcej powiedzieć, ale ładnie wygląda... Tak. Bluszcz. Patrz na to. Gdzie on jest? Jest boss. Boże. Wiedziałem, że mnie zabiją. Takie jest, tak, kurde, mam tarczę na plecach zamiast ją wyciągnąć, nie? Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Jezu, forgotten, 19 miesiąc, dzięki bardzo! Tyle już jesteś i mam nadzieję, że się zobaczymy po raz kolejny na PGA na przykład. Może na WGW, może będzie w tym roku. Jest już ciemno, można tracznąć Darkness w Insadzie. Touch the darkness inside. Ej, czemu ich nie ma? Zepsułem? Czy może tu jest jak w Dark Souls 2, że ci przeciwnicy się przestają respić po jakimś czasie, jak jestem zbyt dużym casualem? A może oni występują tylko wtedy, kiedy jestem człowiekiem? Może nie? Dobranoc i wraz. Trzymaj się i też dziękuję bardzo za obecność, za wsparcie i w ogóle za to, że... No, po prostu dzisiaj byłeś. Tam jeszcze psy... Co? Tam są psy jeszcze. Grało poważnie. Boże, mój Boże, no. Dwa hity, rekt, nie? Co ja mogę zrobić tutaj? Co ja mam tutaj zrobić teraz? Czyli to jest dłuższym stażem subowym? Nie, nie da się. Nie da się. Mówiłeś o PGA, że mam nadzieję, że się uda zobaczyć znowu, bo będę oczywiście. Dobra, zrobimy to inaczej. Wezmę najbardziej tankowy ekwipunek, jaki tylko posiadam. I elo. Miałem szans. Przebić się. Idziemy na casuala teraz, no może bez przesady. Aż takiego potężnego. Ustawię najszybszy miecz, ale to jest bardzo logiczny build, wiem. Faktycznie. Może jak nie jestem człowiekiem, to tamci przeciwnicy się nie pojawiają, albo to jakiś błąd był teraz? Pff, tyle to go przewróciło. Ale on jest słaby, nie? Ale jesteś słaby, koleś. O! Bolało chyba, co? Jak pół tony spadło na głowę. Rapier. Kiedy jest PGA w tym roku? Nie wiem, czy już podawali, ale zawsze jest w październiku jakoś. Zazwyczaj drugi tydzień października? Nie ma ich faktycznie już, nie wiem, o co tu chodzi. Ja zawsze kończę jako tank z wielkim mieczem, no. Ale teraz nie. Teraz jeszcze nie skończyliśmy. Oh my god. A, okej. W sumie nie widzę różnicy, wiecie, i tak jestem na 2-3 hity. Dobra, może jednak nie. Jestem na Hyper Armor. Hyper Armor to Dark Souls 3. Boys. Nie no, nie wytrzymam zaraz. A! Kurde, ciężko! Ciężko jest, jak bijecie bronią, to jest ulepszona na plus 5, tak jakby ona była ulepszona na minus 4. Na co? Nevermore, skończ tę waśń. Wstydu oszczędź. Na co? Zmień broń 20 zł. Dziękuję, Nevermore. Za wsparcie.
mentalne. I nie tylko. I materialne. Ładnie zabrzmi. Nie tą, tylko tę. A właśnie. Tę broń. Chyba. Przecież nie. Może piromancja. Nie mam dostrojenia, w sensie statystyk. Mam zero. Mam piromancję wykupioną, ale mam zero dostrojenia jeszcze. Ja chciałbym z niej korzystać, tylko nie miałem jeszcze okazji, żeby to zrobić. Nie, to obrażenia są śmiesznie niskie po prostu. Skąd wiadomo, że ma się klątwę? W sensie, jeżeli chodzi o obrażenia, nie wie się tego chyba. A jeżeli chodzi o taką klątwę, która była zawsze w Dark Soulsie, no to w lewym górnym rogu widzisz to po... No tak, no to nie ma takiej wiadomości. Musisz to chyba sam zaobserwować, że zadajesz mniejsze obrażenia czy coś. Po prostu. Prawda, Dark Blood, jaki będzie kolejny cel podobić się do tych 2000? Jezu, nie mam pojęcia, naprawdę ja o tym nie wiem. Nie myślałem o tym nawet. Czat robimy dzisiaj cel. Jest. Ja mówię, ja myślałem, że to jest na cały rok. Mówiąc całkowicie szczerze. Na pewno dzięki temu będę mógł ograć każdą grę, jaka po prostu mi się spodoba. Podwójną klątwę. No tak, klątwę mostów. Ale zawsze tędy szedłem. Sens. Jeszcze klątwę, nie wiem, czy tego NPC-a, czy kogo tam. A to sens. Klątwa w Dark Souls 3 powoduje twoją śmierć po prostu. Nie jest tak hardkorowa jak tutaj. Się ogranicza. Co? Już? Jeszcze backstab powinien wejść, ale bym się zdziwił. Serio, wyleczyłeś się. O, jak pięknie! Cóż za pech, że podszedłeś akurat. Fajnie, będę miał jednego Estusa na bossa. Naprawdę, powiem wam, wolałbym, żeby on był na tych psach. Kapra. Niech tak tutaj swobodnie. Marcel, w starannej polszczyźnie powinniśmy pisać i mówić weź tę książkę. Tradycyjna forma ta bywa jednak zastępowana formą tą. 2 złote. Dziękujemy bardzo, Marcel, i dziękujemy też tak za tutaj wspomnienie. Znaczy, zasada jest taka, że jeżeli słowo się kończy na ę, to mówimy tę. Jeżeli na ą, to mówimy on. Hiper poprawnie. Gdzie jest boss? I gdzie jest boss? Czy nie ma w tym modzie Drake Sworda? Jest, ale on na tym etapie gry za chwilę będzie bezużyteczny w zasadzie, więc nawet go już nie będę zdobywał raczej. I czy on się nie powinien już tutaj zrespić? Przecież to nie było czegoś super do zdobycia z niego. Jak poszedł. Ej, ale serio mówię. Stable run, co to jest? Klucz jakiś na pewno. Chyba. Pewno chyba. Nie? Jednorazowy przedmiot? Nie? Tak. No jest ze specjalną bronią. Broń zapisana po widzeniu sena, znaczy cen przerażającej wizji. Ale gdzie jest boss? To jest przerażająca wizja, jeżeli go nie zabija. Któremu mówię, powinien się na miecz. No ale mi się nie chce wierzyć, że on się nie zrespi. Przez to. Serio? Myślicie, że on przez ten miecz tam się, kurde, wywalił? O, w końcu nowy pierścień. Lubię tarczę, kiedy mamy mało HP. Nie najgorszy w sumie. Szczerze, nawet lepiej by tutaj było.
No, może być. Nie jest błąd. Ten to ona, lol. No, też bym nie pomyślał. Że będzie jak z takim prześladowcą. Może. A może się jeszcze pojawi. Okej, okay, no ale skoro tak miało być, no to spoko. Czy to było zamierzone, że on będzie niewidzialny i mnie zmanszotuje? Chociaż to wyglądało jak błąd jakiś. Czy to nie było błędem, słuchajcie, tylko info. Czy to był błąd, czy nie? Że tak się to skończyło. Bo dziwne, jakby mod wymagał ode mnie śmierci, ale... W sumie... Powiedzmy, że Dark Souls nawet tak samo domyślnie wymaga teoretycznie na scenie, na secie, żeby zginąć. Choć wiem, że nie trzeba tam zginąć. Są sposoby, żeby to przejść bez śmierci, oczywiście, ale... Tak fabularnie w sensie. Tamto co miałeś to błąd, okej. Okay. I jednak błąd, dobra. Miał być niewidzialny. Tak mi się coś właśnie wydawało. To byłoby trochę dziwne. Żeby boss miał działać w taki sposób, no ale... Już. Proszę bardzo, mamy dziwną lalkę. Ciekawe, czy ona będzie działała w ten sam sposób. Tak, myślę, że dokładnie to będzie o to chodziło tutaj. Widocznie pierścienie są za ciężkie, żeby można było skutecznie walczyć, jakby się na każdym palcu ten pierścień. Może w ten sposób. Nie wiem. Żebyś nie mógł odpowiedniego chwytu zasadzić na broni. Znaczy, być odpowiednio broni może byś nie mógł. Nie wiem. Można sobie jakoś tam starać się wytłumaczyć w grach. Dark Souls nic nie ważą. To może są niewygodne, okej? Okay? Nie chcę tutaj. No, może są po prostu duże, właśnie. Kurde, ale to jest dziwne strasznie. Strasznie dziwne jest to, że ten boss zadziałał w taki sposób, jaki zadziałał, nie? Prawda, myślałem, że to będzie troszkę inaczej. Ale naprawdę autentycznie jestem dzisiaj rozwalony tak bardzo, że nie potrafię myśli już nawet zebrać, powiem wam, naprawdę wybaczcie mi za to i... Jak to się... Znowu było, że się nie otwiera z tej strony, a się otworzyło, halo, to nie jest błąd, na pewno. Bym teraz był w stanie tu przebiec? A to wychodzi. Ciekawe skąd taka zmiana. What? Chyba się. To jest bait jakiś na pewno. Spróbowałbym. Kop drabinę, już to zrobiłem. Koleś mi teraz wejdzie. Niż mogę wejść od razu, już to skopałem wcześniej. Ja teraz się zasadzę na niego. Boję się, że sam spadnę od tego, co chcę tutaj wykombinować. Właśnie. O mój Boże. Dobra, się tego. Dobra, tutaj koniecznie zmienię broń. W tym miejscu walka... Bym to... Gubi pomysł. Ej, ale zastanawiam się serio, co jest z tym smokiem wiwerną. Jaki mam level teraz? Na pewno za niski, ale zaraz ci powiem dokładnie. 10? 33! Dobra, jest jeszcze gorzej niż myślałem. Fajnie, bardzo pozytywnie to nastraja. Nevermore, wybaczamy 2 złote. Nevermore, dziękuję bardzo! Podwójnie w takim razie. Obie rzeczy. Giń. Cyk! Nie wiem, na górze. Trochę się cykam. Byłoby szybciej w sumie. Zobaczymy tak.
Nie odetka się? Nie odetka się. To jest dość dziwne. Możemy zrobić to w ten sposób. Ej, ona serio chyba się zepsuła jakoś. From Dark Blood na zebranie myśli 151 zł. Ja pierdzielę, co? Nie wyleczył się! O mój Boże. Nie, no teraz... Przecież nie zbiorę tych myśli. Jezus Maria, From Dark Blood, dziękuję bardzo. Cel zbieracji jest... Nie, no nie wierzę. Jezus Maria. Jezus Maria. Co tu się stało? Co tu się... Zbieranie PS5. To jeszcze wiesz, nie zapowiedzieli, ale... Boję się tego. Nieważne. Aaa, wiedziałem! Wiedziałem, że to jest podpucha, nie? 100%! Co mam kwotę ustawić? Kurde. Jeszcze tak nieprzewidywalnie po prostu i co trap, no. Tu mi nic nie zrobi, ale jak podejdę do skarbów, to będzie atak. Nie wiem, jak go zmuszę, żeby tutaj, wiesz... Leciał. Bo jak stoję, to się nic nie dzieje. Strzel mu w twarz i biegnij, myślisz? Myślisz, że to spowoduje, że on zleci? Czy może on to zmienił na tym modzie jakoś? O, nie zmienił. Super skarby. Nie ma ogniska żadnego. Dziwne. Może w twarz. Tam było takie miejsce, że się wchodziło na dach w ogóle i się rzucało, nie? Wow, statuetka. Rumbling in the dust. To jest wszystko. Ale pewnie ma to jakieś znaczenie na tym modzie. Czy nie wiem jakie! Ale From Dark Blood, naprawdę... Dziękuję tobie i po prostu wszystkim dziś. Niesamowicie. Ja jestem absolutnie... Pozwolony, jestem w takim szoku, że nie wiem. Jezus Maria, nie. No właśnie. No właśnie o tym mówię, kwadrat. Kwadrat tak nie sądzi. Kappa 33 zł. Jezus Maria. Go katakumby. Motylek jeszcze, co? Ex-fucking. Ale zażarta bitwa. Nie! O Jezu, nie czuję. Chciałem wiedzieć, że rycerze za bardzo u niego słychać. Będzie ognisko. Dobry pomysł. To był świetny pomysł. Czy ja mogę teraz sobie, słuchajcie, dostrojenie zrobić i slot? Jeden. Attunement. Od ilu to było? 10? Dopiero? Chyba? Gdzie rycerzyk? Wyjaśnione. Prosto. Tu nie mam miejsca żadnego. Bo 10, no mam nadzieję, kurde. 10, dobra. No to jeszcze jeden level mogę poświęcić na to. Marcel, no to dzisiaj wszyscy grubo polecieli, jak tam demo 11 zł. Bardzo dobrze, ale ledwo żyję. Dzięki, Marcel. Pozdrawiam YouTube'a, który pewnie teraz tak patrzy i myśli sobie, Boże, co tu się dzieje, nie? To tak jest zawsze. Czy co? Zepsuły się, nikt nie widzi. Jak to nie forgotten?
Widać. Wszystko. Pewnie. Znaczy, to było tak, że zabiłem tego rycerza na górze, tak szczerze mówiąc. Teraz już całkowicie na poważnie. On zginął. I po prostu pojawił się bonfire od razu. W miejscu jego śmierci. O. O, widziałem, że tak będzie. Musimy na spokojnie podejść do tego tematu. I najlepiej starczą. Jestem casualem, nie potrafię grać. Masz godzinówkę na poziomie 400. Znaczy, dzisiaj tak wyszło, ale to dzięki wam po prostu jest, tak? Ale no, normalnie jakby spojrzeć na te streamy, to podejrzewam, że przysłowiowym maku jest więcej. W moim przypadku. Ale dlatego dzisiaj po prostu wariuję, nie? Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Jezu, dzięki wtorek za miłe słowa. Jeszcze na sam koniec. Dobrej nocy życzę i zapraszam na stream charytatywny. Nocy z czwartku na piątek. Pierwszej do trzeciej w nocy. Będziemy grać. Będzie Dark Souls 3. Możliwe, że coś jeszcze innego ogramy. Będę dwie godzinki streamował, tak. A mi nie będzie powstaje o czwartej. Gościu, to nie idź spać i wpadaj na streama od pierwszej. Idealnie, nie? Boże, mam tarczę na plecach, a się blokuję mieczem. Bardzo mądrze, nie? W sumie... O, czemu? Nie przełączyła mi się... O, właśnie. O Boże, serio? Czemu ta tarcza mi się z takim opóźnieniem przełączyła? Halo? O, obudzisz się o pierwszej, to brzmi jak dobry pomysł. Jak idealny pomysł, słuchajcie. Dobra, nie będę czekać. Nie daje dusz. Czy coś jest zrypanego z tym botem znowu? Tego co widzę. Cześć Bader, czy będą walki z widzami? Tak, myślę, że na tym charytatywnym streamie jak najbardziej będzie okazja, żeby sobie to zrobić i zagrać na koopach też. Boże, co się dzisiaj dzieje, moi drodzy? Zojol, dzięki za suba, witam ciebie w gronie subskrybentów i zapraszam do aktywności na czacie. Pamiętaj, że możesz korzystać od teraz z każdej emotki subskrybenckiej na każdym kanale na całym Twitchu. Wielkie dzięki, mam nadzieję, że będziesz padał często i że będziesz się dobrze bawił. Dzięki wielkie. Jaki level cap? Znaczy na haśle to i tak będą skalowanka, nie? Więc nie ma znaczenia poziom. Będziemy grać tak naprawdę for fun, bez żadnej spiny, bo... Będzie trochę charytatywny, chcemy się po prostu dobrze pobawić, nie? Więc będzie... Cześć Zojol, miło cię widzieć na czacie teraz, dzięki bardzo raz jeszcze. Więc miło będzie po prostu, wiecie, pograć razem, tak wejść w interakcję. Zap goal chyba warto aktualizować. Iż? Ale nie no. Muszę zobaczyć, czy nie spadło trochę. Się nie patrzę. O Boże, zapomniałem, że ich jest tyle tutaj. Dobra, to będzie głupio, ale... Biegnę! Pałek! To luchus, naprawdę. Z tymi charytatywnymi Star Dark Souls 3 wyzwanie, a to by było dopiero, co? To by było. Polecam sobie Udema w takim samym stopniu jak Soulsy. Obie opcje uzależniają. Przepraszam. Przepraszam. Ile my tutaj mamy? Znaczy, zaraz, czy to jest to... To nie jest to ognisko, od którego od domu tylko chcę biegać, bo chciałbym biegać tam z dołu. Tutaj był pierwszy boss taki całkowicie customowy, powiedzmy. Czyli... Uch taki jakby, powiedzmy? Tego demona
jego. Czekaj się sekundkę, zaraz do was wracam. Także, kontynuujemy. I idziemy do motylka. W takim razie. A po motylku możemy jeszcze, jeśli zdążymy, pójść do katakumb, bo cholera wie, co na tym motylku mnie czeka teraz. Pamiętam też, że tutaj, o właśnie, pozmieniali trochę. Hita. Teraz już milej. Aha, jeszcze pójdziemy do ogniska może na dole. I możemy spróbować jeszcze z Hydrą, na przykład. Jest, ale ten miecz ma duży zasięg. Mega rzecz. Naprawdę. Cześć, cukarko. Śmigaj sobie, idę się pouczyć, trzymajcie się. Cześć, Nowik. Dobrej nocy, życzę powodzenia. I pamiętaj, nie jestem słaby. Dzięki bardzo. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze, o Boże. Zojol, w kupne na początek 10 zł. Jezu, Zojol, dziękuję bardzo. Żebyś sobie nie myślał, to nie ma czegoś takiego na streamie czy coś. Ale dziękuję, dziękuję bardzo. Strasznie miło z twojej strony. Boże, jakie to jest przyjemne, jak oni są na prawie 2 hity. No nie wiem, co się stało. Jezu, jaki masz adekwatny nick, naprawdę, witaj. Też nie wiem, co się dziś stało. Naprawdę. I dziękuję, Sugarko, za followa. No trochę długa będzie ta droga do bossa, co prawda, ale przyjemniejsza niż gdybym miał biegać z tamtej strony. Chyba. Wydaje. Teraz źle poszedłem. Super. Świetnie, po prostu świetnie. Smoki na dole. To jest dopiero. O nie, 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 ginę, nie żyję. O nie! Oswobodziłem się. Pierwszy raz chyba, jak gram w Soulsy. Ciekałem wszystkie przyciski i się udało szybciej wyjść. Wiem, że ostatnio mnie to zabijało. A wcale nie mam lepszej zbroi niż wtedy. Ja mam nawet słabszą chyba. Wow. Serio, nie wiem, jak to działa, ta mechanika ze swobodzeniem się. Do której live? Znaczy, no mówiłem przed tym, jak poszedłem, że z pół godzinki, więc... Coś pokręciłem. Fixed glitches with Laurentius death. Hopefully. Mnie to cię uratowało. No, możliwe, ale... Ja mam najnowszy patch. Nie wiem, jak to jest. Na razie. Nie, zgubiłem się curses. jakby zakręciłem się tutaj z tym. Ogniskiem. Po prostu. Wiecie, to jest ten problem, że trafiłem, gdzie chciałem. No ale dobrze, możemy założyć, że zabiję tego bossa za pierwszym razem po prostu, okej? Okay? Co najbardziej mi zaimponowało do tej pory w tym modzie? Zmiany w otoczeniu, w sensie w świecie gry, tak typowo. I... customowy boss. W sensie to, w jaki sposób on był wykonany, bo... No sam fakt, że on jest, też jest super, ale był wykonany dobrze. Naprawdę, fajna była ta walka. Podobała mi się. Mimo tego, że no to był po prostu demon Titanitu, tak? Ale wiem też, że w tym modzie mogą być rzeczy, które jeszcze bardziej mi zaskoczą. A mianowicie... Chodzi mi tutaj o po prostu przeciwników, którzy byli niewykorzystani po prostu w Dark Souls i zostali dokończeni w ramach tego moda. I zupełnie jakieś tam inne modele też widzieliśmy, na przykład w Azylu Nieumarłych, uwięzionego przeciwnika, który normalnie w grze nie występował. A nie kojarzę go z tego niewykorzystanego kontentu, o którym robiłem film i tam się przygotowałem, więc to jest ciekawa rzecz. I naprawdę bardzo czekam i mam nadzieję, że już na przykład niedługo będę w stanie tam sobie zobaczyć z nim i wam go pokazać też, nie? Tu koło drzwi ogniska nie ma. Ej, no właśnie, gdzieś tutaj było, czekaj. Tu się szło. Teraz zginę przez to. Masz rację, nie szło od tego dolnego, tylko tutaj. Niewidzialny golem, tak! Trochę przerażająca perspektywa. Zwłaszcza, że jest ich sporo tutaj. Dobra. A gdzie teraz... A, jeszcze niżej chyba to było. Tak, na prawo. Tak, respią się. Respią się te golemy. To są zwyczajne potwory.
Dobra, mamy. Level up, nie. Muszę kupić sobie zestaw naprawczy, bo tak jestem zależny od Kowala typowo, że muszę po prostu biec do niego za każdym razem, kiedy tylko coś się stanie. A to jest jednak słabe. To jest bardzo słaba perspektywa, żeby w ten sposób grać, więc no, trzeba to, wiecie, prawić. Kurczę, tak się przejmowałem tym, żeby ten jeden zielony punkt marnował się na Capra Demonie. W sumie nawet się nie zmarnował tak naprawdę, bo był przydatny jednak później. A tu się okazuje, słuchajcie, że kurde, po dwa wypadają z takiego jednego pora. To jest super. Tak, tutaj też są przestawiane ogniska, są jakby, nie wiem czy dodane w ogóle na przykład, ale nazwy lokacji nawet są pozmieniane, więc jakby tutaj tak coś to, wiecie, swoją grę chciałem zrobić, tak może remake taki tego Dark Souls, o, to jest może lepsze określenie, jakby uskuteczniał. Dobra, wbijamy, zobaczymy co się będzie działo z tym. Nie wiem, dość dużo obrażeń zdawać teraz naprawdę. Będzie się grany do drugiej? Nie, no dziś na pewno nie do drugiej. Serio, ale mi jest naprawdę aż głupio, że nie mogę dzisiaj na tyle długo zrobić tego streama, na ile bym chciał po tym wszystkim, co było dzisiaj. Serio, bo to jest... Tak, bo sobie są też pozmieniani. Dokładnie. Najlepszy przykład właśnie tutaj. Modyfikacja jest bardzo ciekawa. Choć tego bossa akurat nie uważam za najfajniejszy przykład, bo nie jest on do końca dopracowany, w tym sensie, że jeżeli... No właśnie. Jeżeli nie zagracie idealnie i ten boss podejdzie z wami do końca, to wy go nie wyminiecie w żaden sposób i w zasadzie już nie żyjecie, bo nie macie szans na pokonanie go. Więc jeżeli na przykład ktoś robi jakieś wyzwanie, że albo chciałby zrobić wyzwanie, że nie wiem, walczy najsłabszą bronią jakąś albo bije po 5 HP, to on nie zrobi tego, bo po prostu fizycznie mu nie będzie to możliwe, bo będzie to zbyt losowe. Bo ten przeciwnik może go zablokować w taki sposób, że on nic nie zrobi zupełnie. A to zawsze dwa wypadają, serio? Po co to kupowałem? I po prostu, wiecie, no nie wyjdziecie stamtąd, bo w końcu się zdarzy taka sytuacja, że albo wam staminy zabraknie, jak on się rozkręci, albo no nie unikniecie jakiegoś ataku, albo po prostu oberwiecie od motylka strzelającego i wtedy też nic nie zrobicie z tym faktem, nie? Wiecie, akurat będziecie rolować, stanie wasza postać, skończy się stamina i motylek strzeli w tym momencie, no. To jest trochę problem. Ale zobaczymy. Podbródkowy, ta. In your face. Nie wiem, czy ogień to będzie dobry wybór. Jest trochę więcej tych obrażeń, ale... Strzał. Najgorszy czar, bo mam je na hita, nie? Wow! Doskonale! Drugi raz taka sytuacja, moi drodzy, że Bastion, chodzący Bastion ginie. Motylek, o Jezu, jak dobrze. Nie bierz miał życia. Potworze, czemu masz tyle życia? Nie, co tak szybko? Dobra, nie zwiększył mu zasięgu na szczęście. Dobra, teraz muszę po prostu perfekcyjnie unikać tego wszystkiego. Ciekawe, czy się nie stanie zaraz dziwnego. Myślę, że na przykład nie wskoczę sam w jego atak. Nie cierpię tego. Nie będę się leczyć. Usiądź już. Tylko ja cię proszę. Jak zginę, trudno. Mój chyba. Proszę. Proszę. Mamy to! O, w końcu! I jest koniec. Jest zwycięstwo, wiktoria. Zobaczmy w takim razie duszę. A, możemy stworzyć po prostu magiczną eksplozję jakąś. Seth is Kaelas. With his wings, creation, a piece of his soul. Nie wiem, czy to... Chyba tak normalnie nie było. Proszę bardzo, kogo my tutaj mamy? Wow, a kiedy to ma wytłumaczenie w lore? So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. Bez przemieszczeń się chyba. I come from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear,
Allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee. With thine approval. Ale nie wyskoczyła z niego. Would this be of assistance to thee? My heart. Anorlando już zjedzono. Nie, Fortece Sena stoi przede mnie otworem. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Dobra, zrobimy najpierw katakumby, a potem Anorlando. Dobra, to. I co, ona teraz będzie w tym miejscu zawsze? W sensie, jakbym chciał coś tam przywołać, czy będzie przy Hydrze jednak? Jest ciekawe, gdzie ona będzie miała ten znak teraz, nie? Zostawiona. Chciałbym się stać tak człowiekiem, żeby ona się pojawiła. Nie, dobra, przepraszam, NPC nie wymaga tego. I będzie żar, ale jaki? A tu jest chyba jej znak, proszę bardzo. Jest, tarcza z wzorem trawy. I kości wiąza do domu, Jezu jak dobrze. Jezu jak dobrze. W końcu coś konkretnego. A, ale to jest dobra nagroda, naprawdę. I am Dusk of Ulysseal. It is an honor to see thee again. I shall follow. No, wiem, tak. Wiedziałem, że coś na górze będzie, bo już o tym ostatnio wspominałeś, ale nie wiedziałem co. Myślałem, że żar po prostu jakiś fajny. Naprawa 10 tysięcy, no to niezły koszt. Nie, nic nie bierzemy. For a very long. It was long. So glee. Dobrze. If there was. Możemy w sumie skorzystać z tej kości wiodącej do domu, bo szkoda by było ginąć i tracić tyle. A wiem, że na dole jest okazja, żeby zginąć, bo trochę tam tego towarzystwa się jednak zebrało, co by nie mówić. Może reset bota, wiesz co, no już to robiłem. Nie wiem, on dzisiaj coś kurde wariuje. Odpalimy go jeszcze raz, uwaga, zobaczmy. Coś świruje dzisiaj. A co z tym dzwonem w parafii? No musiałbym pójść za Hydrę teraz i możemy iść po drodze w sumie jeszcze. Jak już tutaj jestem. Było gargulców w ogóle, no to prawda, to prawda. Podobno coś tam jeszcze z Hydrą jest. I tam zdobędę ten przedmiot, który będzie przydatny. Dobra, dostrojenie, jest jeden slot, świetnie. A możemy dać... A, nic nie mówić, właśnie. Dobra, zobaczymy, czy teraz bot będzie działał. Halo, halo, zobaczymy. Halo, 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 bot. Znaczy no bot obecny to jest. Pytanie, jakby co się będzie działo z tym. Nope. Dobra, zaczekajmy chwilę, niech on się wczyta. Zobaczymy, może zaraz zacznie naliczać w końcu. Naprawdę nie wiem, co jest z nim nie tak. Kurde. Czekajcie. Czekajcie, bo on mi w ogóle pokazuje, że stream jest offline. Teraz jest live. Według bota. Może od teraz zacznie liczyć. Ej, zobaczmy. Wow! On mnie zaraz zabije tutaj. Świństwo. Płaszczka jakaś, kurde. No, nie wypadły teraz. Wypadły teraz fanty. Dobra, cofniemy się, bo szkoda jednak tego jednego Estusa będzie. Żeby go marnować w taki głupi sposób. Podejdziemy do tej Hydry. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Chociaż... Znamy się. Ja jestem, gdzie Havel się znajduje, wiecie? Może w Fortecy Sena. Będzie uwięziony na przykład. Dobranoc wszystkim do następnego. Cześć do From Dark Broad. Naprawdę... Jezu... Nie wiem, co powiedzieć nawet. Po prostu dziękuję za dzisiejszą obecność, za całe wsparcie i... Dobranoc życzę. Do zobaczenia z tym razem. Mało człowieczeństwa, no strasznie mało właśnie, kurde. To jest ten problem największy tutaj. Przydałoby się dużo więcej estusów. No właśnie dlatego do tych katakumb będę chciał iść. Czyli co, Hydra, katakumby, Anorlando, nie? Tak myślę. O Jezu, to brzmi jak najlepszy pomysł. Taka kolejność w sensie. No bo z czteroma estusami może być problem, żeby zabić Hydrę. Zdaję sobie z tego sprawę, niestety. Ale spróbujemy. Pójdę do tego ogniska tutaj, to będzie jednak, no, krótsza droga.
też taka, no wiecie, przyjemniejsza, nie? Tak, siądę. Albo w jaskini w sumie, no. O, to jeszcze lepiej. Ja nie wiem, czy tam tego ogniska nie ulepszyłem sobie nawet wcześniej do 10 estusów. Chyba je rozpalałem nawet, to byłoby genialne. Dobra, żebym tylko teraz do tego ogniska trafił, żebym się tu nie zakręcił. Ciekaw jestem, do czego on usunął tutaj stąd jaszczurkę. Czy ona była tutaj? Nie, była tutaj, przepraszam. O Boże, przecież ty żyjesz teraz. No tak! Jak żeby inaczej. A kurde, hitboxy, gościu. Coś ci to mówi? 600 już za darmo, to już level jest. Firmacji sobie nie ustawiłem. Brawo ja. A na samym dole przecież. Chyba. Tak. Zmieniam. Okej. Okay. Tak, tak to powinno wyglądać. Cześć, Łukatan. No, lekkie spóźnienie, powiedzmy. Powiedzmy. O Jezu, przeżyję to. No tak, bo to... Nie! Kurde! To nie był mocny atak! O! Jezu, jak ja stracę teraz te trzy człowieczeństwa. Będzie takie słabe. Nie no, raczej... Raczej się to nie powinno zdarzyć, chociaż zobaczymy. Nie, nie chcę na Steve'a na razie jeszcze lecieć. Te katakumby były chyba dobrym pomysłem, żeby mieć więcej trochę tych estusów. Ale naprawdę martwi mnie to, że ja nie mam tych dusz do ulepszenia. W ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to jest normalna sytuacja, że ja ich nie mam. Serio, nie czaję tego. Może ktoś z was będzie miał jakiś pomysł, o co tutaj chodzi, ale... No ja jestem... Bez pomysłu. Żadnej duszy strażniczki ognia nie mam. Żadnej. Nawet z tej, co zginęła. Nie mam. Ani jednej. Tam zrobiłem jakąś broń na boską. Nie, ale mogę, bo mam już teraz taką możliwość, bo oddałem odpowiedni żar. Były bezduszne. Może. Ja wiem, że dużo założeń, jakie tutaj mogę robić w tym przejściu gry, może być po prostu błędnych, nie? Bo ten mod naprawdę wywraca grę do góry nogami. Wiem, że powinienem się pilnować z tym. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Cześć Alex, dzięki za 19 miesiąc suba. Najgorzej, kiedy co środę wracasz o 23.30 do domu i zwyczaj jest już po streamie. Najgorzej. Ale załapałeś się dzisiaj, słuchaj. Także szanuję. Jeszcze trochę potrwa. Czy jak na hydrze pójdzie, bo jest taki ambitny plan, żeby hydrę zrobić. Boże. Tak, to już mam o ciupinkę więcej życia. Proszę, gin. To nie moje prośby. Oj, dzisiaj się dzieje, dzisiaj się naprawdę dzieje. Nawet nie pytaj, Alex, po prostu... Brak słów, co się dzisiaj wydarzyło, nie? Będzie 10? Nie będzie 10? Dobra, jak zabraknie... No to zdejmę, znaczy to wtedy to jakoś podziałam z tym na hydrze. Ale liczę, że wystarczy. 5 estusów na hydrę, brzmi jak dobry pomysł, nie? Stream zawsze dobra wymówka, żeby się nie uczyć. Nie, nie wolno tak. Ucz się i oglądaj streama. Czy coś. Może odpuszczą mi? Ładuję grę. Kurde, bo dalej nie mam pojęcia naprawdę, o co chodzi, serio. 3 razy restartowałem,
Bot pokazuje, że stream online powinien działać, powinno wszystko być ok, a on nie robi tego. Dobra, ale wybaczcie, ale nie wiem, co jest grane. Jeszcze raz nawalił. Go używam. A użyłem go w sumie rok, więcej. Więcej nawet pewnie. Dziwne. Ciekawe, czy się zrespie i zginę. Powiem czegoś, co pobudza... O nie, nie ta postać. To... Pobudza mózg ułatwioną... Proszę bardzo. Bez postrzeżenia. Nie wziąłem miecz, tarczy żadnej, prawda? Nie mam. Co robisz, Hydro? Boję się, że na hita zajdę bez tarczy. O, nie źle. Dobra, będzie okej. Okay. Moi drodzy, będzie do przodu, jeżeli nie popełnię jakiegoś fatalnego błędu. Halo! No właśnie, fatalnego błędu. Co? Zabiło go! Wow, widzisz, żeby mnie atakować? Trzeba pozostać w jeziorku. Boże, dobra, zdążę? No tak, uwielbiam tego bossa za takie akcje. Czemu podwójne ryczenie? Halo. Dobra, dwie głowy są na hita. To dwie głowy to na hita. Coś. Połowa zdrowia prawie już poszło. Mobilność, nie? No, naprawdę potężne poziomy. Szybko uciekają, ale miecz jest konkretny. Ha? Okej? Okay. Co z tego, że miałem tarczę podniesioną, gro? Dobrze. I teraz niedobrze. Wow! Ale przesunęło. Zbieram bardzo daleko. Kurde. Drugi atak był szybszy, nie? Nie próbuj takiego numeru nawet. Nawet o tym nie myśl, Hydro. Aaaa! Ale się minęliśmy okropnie. Wiem, ten przeciwnik nie jest najlepiej zrobiony. No, czasami te głowy idealnie wręcz podchodzą pod nas. Jeszcze żyje. Jeden cios i nie ma. Zależy, jak się przesunie. Czasami właśnie jak na przykład teraz, nie wiem nawet jak zaatakować tej głowy, bo po prostu bym zginął. Głowa, wiecie. O. Wodzie. Patrzcie, Hydra ginie, a miała jedną głowę. Właśnie to jest fajne też czasami. Że może dojść do takiej sytuacji. Smocza łuska 5000. Miło. Zobaczymy teraz, czego Hydra pilnowała, bo mówiliście, że tutaj jest coś naprawdę niesamowitego. Zobaczmy. Ja nic specjalnego. Fajna woda tutaj wygląda naprawdę. To jest oczywiście najdłuższa drabina w Dark Souls 1, ale chyba tam na górę nie pójdziemy. Znaczy nie teraz, ale później pewnie tak. Bo tam pewnie będę mógł to obejść sobie.
idzie. Kolego, błąd! Ale zdążył, chyba. Właśnie, efektu nie ma żadnego. Coś tam jest. Nie. Czyli zaraz zrespi. Boss, druga hydra. Nie, no nic nie ma. Za skrzynią. Widziałem. Okej, okay, czyli tylko skrzynię, za czym sobie jest w środku. Kolego, cóż. Panty. No to... Jak do Giant Dead'a. Giants. O, stone. Taka powiedzmy wersji soft. Giant Dead'a. Okej, chyba się cofnę przy użyciu kości, nie? Teraz nie ma sensu już ten wracać, wydaje mi się. I... Tyk. I przejdziemy do katakumb. Zestroimy sobie w końcu iromancję. O. Może to są za odpowiednie gauntlets. A, rozumiem, że są te. Dobra, to jest dość mocna sugestia. Zobaczymy. Znaczy opis w ogóle może tego. Imbued with magic, they are incredibly heavy. O proszę. Może to, że są wzmocnione magiem, to będzie... To będzie właśnie ta sugestia. Ale Slot chyba mówił o tym, że tam za hydrą jest coś, co mi pozwoli, więc możemy do tych gargulców po drodze jeszcze podejść. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja. No najlepiej będzie tędy przejść, w sensie w lewo i tam boss po prostu, chyba. To jest najlepsza opcja. Chciałbym trochę więcej w życie zainwestować jeszcze. Tak to lekko lipa jest. W sensie, no niby mam 20 witalności, to ktoś powie, że to nie jest wcale jakoś mało. Pewnie, że nie, ale tak do 30, 25, chociaż to jest okej, okay, jakiś fajny poziom, żeby mieć tyle. Ale bardziej mi też chodzi o to, że no to ja jednak nie biegam z pełnym paskiem zdrowia przez większość czasu. Przez mniejszość, więc by dużo zmieniło. Ale go uprzedzimy w ostatnim momencie po prostu. 600 już piechotą nie chodzi, no. To co, bot już działa normalnie? Normalnie już nalicza wszystko? Mam nadzieję. Ciekawe co się stanie, jak tam podejdę do tego w sumie, do tych gargulców. O ja pierdzielę. Serio. Serio, w taki głupi sposób zginąłem. Zgaduję, że właśnie gargulce się pojawią. Piękne to było. Naprawdę autentycznie piękne. Wzruszyłem się po prostu. Że naliczę jakoś to dłuższe odstępy. Nie, wiesz co, jest ustawione normalnie, także nie wiem. Wątpię, żeby naliczył to dłuższe odstępy domyślnie, w sensie intencjonalnie, jeżeli on ma liczyć czas, a czasu nie liczy prawidłowo. O nie, już nie jestem top 4. A tak, to już prawda, od ostatniego streama KW cię przegoniła. Cieszyła się bardzo z tego powodu, że potężny Adix nie jest już potężny i przegrał. Weź kiedyś zmierzyć się z serią Gothic Risen, w twoim wykonaniu byłoby to całkiem niezłe widowisko. Tak, Yucatan! Zarówno Gothica, jak i Risena nagrałem w całości na YouTube'a. Także zapraszam na kanał, jakby co. W sensie, jeżeli chodzi o Gothica, to trójkę, a Risena dwójkę. Ale jest.
Jak sobie w playlisty wejdziesz albo wpiszesz Gothic Demonic Diaz, czy Gothic, czy Risen Demonic Diaz, to się wkocza. Ale są to serie już kompletne, skończone i zamknięte. Jeżeli chodzi o Gothica, to tam chyba było 80 odcinków nawet. Robiłem większość zdecydowaną zadań pobocznych. I pamiętam, że dość taką niecodzienną drogę wybrałem, w sensie zdecydowanej mniejszości, czy najemnika po prostu orków. Też było fajne. Większość z buntownikami zawsze była. Alexa też nagrałem całe. Też było dużo tego. No ja nie wiem, czy mnie po prostu. Nie wiem, co z tym botem dziś. Szaleja. To są nie najlepsi. Też są spoko, też są spoko. Tam stosunkowo ciężko do nich szybko dołączyć. Nie? Kurde, mogłem tego jednego zabić, to miałbym teraz już tyle dusz. Dobra. Wyciąłem halabarda Black Knighta, byłem nieobecny. Wiesz co, nie ma tutaj w ogóle czarnego rycerza jeszcze. Ani razu nie spotkałem takiego nawet. Także to jest też ciekawa rzecz. Było Gothic 2, bym zobaczył Risena 1, ale jak co? Nie, Gothic 3 i Risen 2. To są rzeczy, jakie nagrałem. Gothica 2 właśnie nie. Nie! Kurde, człowieczeństwo! O mój Boże, ale to było zmarnowanie. No nie mogę teraz zginąć, po prostu nie. Nie godzi się. Ale gdzie był ten lotrek cholerny? Może nie dało się nic z tym zrobić? Pewnie się dało! Pewnie był gdzieś tam, kurde, skitrane. To jest właśnie coś, za co lubię tą broń, że ma ten zasięg, nie? Ktoś tam atakuje, wpada w szał. Macie to gdzieś, po prostu atakujecie. Arizona 3 nie chciałbyś przejść? Wiesz co, Marcel, oglądałem i jakoś tak, znaczy oglądałem, tak trochę zobaczyłem, jak ta gra wygląda, jak wychodziła. A ten się respi, super. Jakoś nie zachęciło mnie to, szczerze mówiąc. Dwójka mi się podobała, a trójka jakoś tak, chyba nie. Nie przemówiła do mnie. Dobra, tego się nie spodziewałem. Co, będzie 8 gargulców? Nie, może ze skascenką się zmieni nawet. Ale się boję, no. Szesnaście. Ja w sumie. Boże, mi się wydaje, że ma milion razy więcej zdrowia. Ale ogon nie. Ogon nie miał zwiększonej wartości. Przeżyłem! I nie umarłem. Przechwipunek postawić sobie jakiś. Ale chyba dzwon będzie działał. Tak, to prawda, powinien zadziałać z tymi rękawicami. To chyba... To chyba nie damy rady dzisiaj z tym katakumbami, ale damy radę chyba z tym tutaj właśnie, na tym gargulcu. No u mnie też jej wcześniej nie było, to trzeba było jakiś progres w grze zrobić, żeby to się pojawiło, wiesz? To wychodzi. Boże, znowu jestem błąd w grze, nie wytrzymam, trzeba grę zrestartować. Tak się czasami dzieje, jak jesteście za szybcy, to gra nie ogarnia i jak gracie na DS Fixie, to po prostu nie pozwoli wam wstać z ogniska. Szkoda, ale tak to działa czasami. W katakumbach jest super niespodzianka, to następnym razem tam zajrzymy. Do której stream? No już jakoś niedługo, więc zobaczymy po prostu tutaj te gargulce, mam nadzieję, że się udaje pokonać jeszcze.
Dzwon w Blight tam, jak to było te gargulce. Dobrze, że... Teraz je dezaktywuję. Jest plan. Jak dużo brakuje, kurde. Rolować. Ile to waży? 3-0. Dobra, spodenki są ok. Też jest ok. Już nic nie będzie ok. Oho, dobra. No, myślę, że na pewno to była zasługa tego bonu z Lighton, który zabiłem. Nie tylko, może byśmy nawet mogli do azylu przejść, żeby sam ten zobaczyć, ale tak bez przesady, bo mam 36 level tylko, nie? Na razie. My ogień, wzmocnienie ogniem, chyba nie będzie jakoś super pomysłem na tego bossa. Ale może te błyskawice by się sprawdziły nawet? Najgorzej? Mam jedne przedmiot na błyskawicę, tylko jedną żywicę, więc trochę też jej szkoda z drugiej strony. Oler. A błyskawice super powinny działać. Muszę ten ogon odciąć. Właśnie do tego. Żegnamy. Boję się, że będzie jakaś niespodzianka tutaj niefajna. Czy fajna z jednej strony, bo ja od tego oczekuję, tego moda. Ale niefajna w tym momencie. Bo coś czuję, że... Może być jeszcze, wiecie, nie wszystko, co nas tutaj czeka. Jasne. To mnie trochę przeraża. Aha, bo on przecież w ogóle jest full HP. Dobra. To może stanie niespodzianka. Oj, to jest właśnie najbardziej problematyczne. Na tym bosie. Że jak się zgrają z atakami, to nie ma zmiły. Zrzucił mnie ogniem, serio! Wow, z magii jeszcze chciał mnie dobić. Niech spadałem. Kurde. Dobra, myślę, że spokojnie bez tego, bez błyskawicy damy radę na tym. Nie masz problemu z Avermedium, tak jak w Avermedium. Nie, jakby... Teraz gram na PC-cie, więc w ogóle z Avermedium nie korzystam. Ale... bo to jest Dark Souls 1, to nie jest gra wymagająca, więc to na jednym komputerze leci. Ale jak przechwytuję coś na dwa PC-ty albo na konsoli, Avermedia też nie jest problem, bo po prostu kupiłem tą nową. Znaczy nową. Nie wiem, już mam 3 lata, 4? 4! Jak nie 5 w sumie, bo w serii Dark Souls 2 korzystałem z tej jeszcze poprzedniej. I tamta była problematyczna, bo ona nie tyle co mi się rozłączała, co też potrafiła to zrobić, to czasami psuła całkowicie nagranie. Więc nie była tyle fajna, bo to nie przechwytywało w czasie rzeczywistym, tylko Avermedia po prostu nagrywała na dysk, na przykład na pendrive'a albo dysk zewnętrzny.
A, teraz będę miał mnie HP, super. A potem po prostu się dowiadywałem, że hej, nagranie się zepsuło. Nie masz nagrania. To jest po prostu stresowne. Dwa odcinki z Demon's Souls. Nie tylko. Ciekawe. Tak, jak się... Nie gorzej być wyrzuconym przez zielenie ognia. To się zgadzam. Bo już myślisz, że przeżyjesz, bo przecież to zielenie cię nie bierze na hita, a jednak giniesz. I się dziwisz. Czemu sobie na to zasłużyłeś, nie? Tak się zastanawiać może. O Jezu, Marcel, jeszcze? Marcela, właśnie demo chciałem cię zapytać, czy dalej śledzisz serię Barbie z DS i co w ogóle o tym myślisz? 5 zł. Dzięki raz jeszcze, tak przede wszystkim na początku, Marcel, za to wsparcie. Wiesz, to śledzę, tam czasami nawet komentuję. Jakby ja lubię takie rzeczy, bardzo lubię oglądać, jak ktoś po raz pierwszy przechodzi tą grę. Tak, znaczy, generalnie Dark Soulsy. Bo sobie przypominam, jak sam przechodziłem, a poza tym. Ja nie ma full HP. Dziwne. A poza tym ja sobie tak zawsze przypominam, jak to ja przechodziłem po raz pierwszy. I to jest... Nic nie mogę zrobić w tej sytuacji. To się fajnie po prostu widzi, nie? Ktoś rozkminia grę, uczy się tego wszystkiego. Boże... Ale to jest straszne, kiedy tak się ten... kombią. Nic nie mogę z tym zrobić. Ja wiem, że to jest boss do zrobienia, jak najbardziej. Ale no nie za bardzo... Jakby wiem, co mógłbym zrobić lepiej. Lipę z tym obciążeniem u ciebie. No to jest problem. Na razie jeszcze. Staram się ten udźwig sobie zwiększać, ale no... Strasznie się słabo leveluje na tym modzie, bo nie możesz, używając dusz, zdobywać dusz. Nie rozwiniesz postaci w ten sposób. Więc dusze dostajesz tylko z przeciwników i z bossów. Cześć, Forgotten, dobranoc, dobranoc. Też będziemy długo kończyć, mam nadzieję, że po zabiciu tego bossa. Mam nadzieję, że to się uda dzisiaj ładnie dokończyć stream, zabiciem go. No i od katakumb sobie ruszymy następnym razem, to będziemy bardzo blisko również. Tylko nadzieję, że gdzieś tam ognisko jest na początku katakumb. Albo że nie ruszyli tego, co tam jest domyślnie, bo tam jest dość blisko. Ej, to w sumie nie gargulce strzelałem magię, tylko mag przecież, co gadałem wcześniej z ogólnie. A tak doszedł, bo przed takie gargulce podobne jako Man Eater występowały w Demon's Souls, no i one tam miały atak ogonem magiczny, nie? Myślałem, że może tutaj też coś takiego jest. Kurde, no! Jakby to zrobić, jakby to zrobić? I miał troszeczkę więcej zdrowia. Może zrezygnuję z tego. Ej, tarcza waży 3,5. Nie, 3. No to... Tego zrezygnuję. Może teraz będzie lepiej. Po prostu zielony pong sobie tutaj użyję i może być to lepsze rozwiązanie. Jak będę w stanie przeżyć dwa ataki, byłoby dużo. Tym dziś, jak miałem full HP, to prawie się udało to zrobić. Ała. Żyjny pierścień. Nie, no patrzyłem już, nie mam nic innego sensownego do ustawienia. Pierścień mi też jest lipa, tutaj straszna na tym modzie. W sensie, może jak już wiesz, gdzie one są, to jest lepiej, nie? Ale ja nie wiem, to jest ten problem. Wracając na chwilę, to nie mogę wyjść z powiedzią, jak już się zapytałem. No. Ten, ale nie mówię o tym bossie. Uraz przez wyzwanie co do tego duetu. Chciałem 4 człowieczeństwa w ten sposób, przez tego typa. Super. To jest bardzo dużo. Teraz, czemu ja dostałem ten efekt jeszcze? Halo? Halo? Co to jest za efekt? Czemu mam to samo logo, które miałem... ikonkę, którą miałem, kiedy... otrzymałem... po prostu...
nie wiem, jakiś efekt od szkieletów. Widzicie, to jest właśnie to, nie? Że on czasami sobie stwierdzi, a, będę wredny, tak samo jak ten tutaj, a, podbiegnę do połowy. Nie wiadomo dlaczego. Teraz damage mnie... Nie, to chyba po prostu powoduje wolniejsze ruchy postaci. Jak przynajmniej pisali ostatnio. Jak to się zdejmowało, ten efekt? O, bone rust. Garbit. Oj. No, halo, ogon! Zabawne! I właśnie straciłem wszystkie. Oj. Proszę, nie! Wiedziałem, że on coś takiego odwali. One lubią się tak naprawdę kombić, nie? No właśnie, co ja mogę w tej sytuacji zrobić, kurde? Leczyłem się, a on, on kończył swój poprzedni atak i nagle stwierdził, że zrobi najszybszy i nic nie zrobię, no? Nie mam duszy na damage. Mam. 3. Ale to jest Old Soldier, to nie jest jego. Równie dobrze mógłbym to na błyskawicy dać, nawet. Żeby to zadziałało lepiej. Wiesz, kiedy go otrzymę się. Leczyć się. Nie, to jest problem, bo wtedy mogę atakować kogoś i oberwę w tym samym punkcie. Boski timing po prostu. Ten mod na pewno spowalnia rozgrywkę przez to. Znaczy, rozwój postaci, a co za tym idzie też rozgrywkę też w jakimś... No. Wow. Dobrze ma ten rapier taki, czy to jest. I szkoda, że te efekty dusz, to jest największy minus tego moda, nie pokazują się w statusie efektów pod paskiem zdrowia, tam staminy. Tak, nie wiem, ile to trwa. Dobra, robiłem chyba ze 160 obrażeń, coś takiego. O, dobra, mam na hita ogon, jest super. Dobra, jest progres. Ale i tak o dziwo jestem na dwa uderzenia, nie rozumiem tego. Mam większy armor teraz. Nie, tak jest na dwa uderzenia. Dlaczego? Dlaczego to nie ma żadnej różnicy? Żadnego wpływu? Dlaczego? Nie rozumiem. No to ustawię sobie tarczy na plecy w takim razie, ale... Dziwne. Dziwne. Bardzo dziwne. Te nawet mi nie pozwoliły na rolę? Jasne, że nie. O, pfff, tarcza. Reset. Wtedy muszę na pięści iść. Brak ulepszonych estusów też boli, no. Chyba, że spróbujemy w ten sposób. I z czymś cięższym. Dobra, najpierw damy tak. Oczywiste role, no bo gdybym ich nie robił, to by było dziwne. Ale będę bił 50 pewnie tym mieczem. Śmieszne. Albo full tank. Myślałem, że będę rolował w takim czymś.
Jolo. Full tank z taką ilością HP brzmi jak idealny pomysł. Ale na tarczy po prostu postaram się być. Przyspieszoną regeneracją, nie wiem, może. Zobaczymy. Czy nie by się jeszcze przydało? Mogę tymi duszami się jakoś tam jeszcze wzmocnić, fajnie. Ale to i tak się skończy tak, że one mnie zespamują. Dobra, biegniemy. Patrz jak skacze, jak motylek. Ty mnie atakujesz, gościu? Ja nawet nic nie poczułem. To jest właśnie Dark Souls 1, słuchajcie. To jest właśnie Poise. Nie wiem, jaka broń, jak nie Zweihänder po prostu, to jest ten, wiecie, problem. Nie wiem, co byłoby lepszym wyborem. To się stakuje w sumie. Z tego, że wciskałem już, żeby wszedł, a animacja ratuje, ale dobra. Ej, na tanku można całkiem przyzwoite role robić, wbrew pozorom. Czy jest sens? Aha, to niezły tank. Niezły tank! Okej. Okay. Znaczy, jednak przeszedłem cały Dark Souls 1, nie? W pierwszej serii. Tam się sobie dziwię. Backstab na powodzenie jak kopniak prawie. Dobra, ostatnie podejście robimy na dzisiaj. I zrobimy to inaczej. Nie wiem, jaka broń byłaby lepsza niż ten Zweihänder i... Znaczy... Jakąś szybszą muszę, ale wiem, że ten miecz to będzie zły wybór, bo on jest za słaby. Będę bił po 60, to ja będę tego bossa walił, kurde, nie wiem, pół dnia, nie? Burning Star, wszystko to jest słabe. GG. Widzicie, taką motylkę to był idealny ten Zweihänder, nie? Była broń pisana na tego bossa. Tutaj też, tylko że one się kombią. I za długo podnoszę się po ataku. O, dzięki, serio. Tutaj, Seekings, masz informacje. Na czacie. Ewentualnie te błyskawice wykorzystam, ale to jest trochę, kurde... Trochę żal mi tego. Dasz zapisz tego streama jeszcze dzisiaj, bo muszę mieć na godzinkę. Archie, w sensie dzisiaj dam w czwartek. 16-17. No, to o czym mówiłem. Jeszcze gorzej niż myślałem. To jest kurde ulepszona broń. Wiecie? A to jest nie ulepszona broń. Cokolwiek. O, super Estus. Taki niezbyt potrzebny. Dobra. Okej. Okay.
Okej, okay, problem leży w broni. Nie wiem, jaką by tutaj najlepiej wybrać. Zobaczę się z ciekawości te jaszczury tutaj. Wyglądają obrażenie na nich. Bo może też są takie przyzwoite. Muszę trochę, kurde, wbić tego do świata. Jedna strzała leci. Idzie do Andry, ale po co? Ja mam dusz nawet. Cenas Forge. O! Możemy zrobić tą lokację. Chciałem iść do katakumb. Kim jest psami, to jest nieulepszone, to jest największy problem. Kto was się orientuje, gdzie kurczę naprawdę można zdobyć to ulepszenie, bo serio, jest mi nie do śmiechu już. Bo jestem bardzo daleko w grze, jeszcze ani jednej duszy nie znalazłem. O, to nie jest częsty drop. Fajny był ten live, taki nie za krótki, taki prima sort. Dziękuję. O, usunęli tego. Irytujące magy tutaj, bo zaraz mi się zrespi za plecami, to stwierdzę, że dobra, to nie było fajne z nami. Wow! Jak! Jakie niespodziewane te pułapki! Podwójne! Nie, mi nie powiem. Aha, no okej, okay. No to sprawdzę najwyżej, wpadę na spoiler. Dobra. Tym optymistycznym akcentem skończymy sobie. Po prostu. Na dzisiaj. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzięki wszystkim, którzy na YouTube też oglądali, ale dziękuję przede wszystkim tym, którzy byli na streamie. Dzięki bardzo za dzisiaj. Dzięki za tak potężne po prostu wsparcie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.